Proszę Państwa, zaczynamy trzeci panel. Mamy bardzo ciekawy i prowokujący tytuł. USA, Chiny, czy czeka nas trzecia wojna światowa? Chciałbym przedstawić uczestników dyskusji, panelistów. Pan Witold Jurasz, były dyplomata, dziennikarz, analityk, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych. Brawo. Pan Radosław Pyfel, socjolog, były dyrektor w Azjatyckim Banku Inwestycji Strukturalnych z ramienia Rzeczpospolitej Polskiej, obecnie pełnomocnik zarządu PKP Cargo do spraw rynków wschodnich oraz kierownik studiów podyplomowych biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry. I pan Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Chinach, który w tychże Chinach mieszka od lat 14 i nimi się zajmuje. Zajmuje się również innymi krajami, był korespondentem w Iraku, odwiedzał również Koreę Północną. Ja się nazywam Tomasz Deptuch. Reprezentuję magazyn Układ Sił. Proszę Państwa, tytuł mamy bardzo prowokujący do dyskusji. Wybrzmiewają w nim dwa złowrogo brzmiące słowa. Wojna i światowa. Chciałbym to rozebrać na czynniki pierwsze, zacząć od wojny, a następnie przejść do jej światowego zasięgu. Oczywiście dyskusja może się też potoczyć inaczej. Między USA i Chinami mamy już wojnę handlową, walutową, celną, technologiczną, zimną wojnę, a niektórzy twierdzą nawet, że kolejną wojnę opiumową. Być może jeszcze kilka określeń pominąłem. Te przymiotniki, które dodajemy do słowa wojna, mają ją zawęzić, ale też złagodzić. Ale może to jest tak, jak w piosence o końcu świata Czesława Miłosza, że innego końca świata nie będzie, że innej wojny nie będzie, albo inaczej, że ona już jest, tylko my jej po prostu nie dostrzegamy, czekając na jakieś tutaj przelatujące rakiety, a ten spór się już toczy. Zwracam się do pana Radosława Pyfla pierwszego. Jak pan to widzi? Jakie pan jest pana zdanie w tej kwestii? Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być z Państwem. Jeszcze niedawno byłem w Chinach, potem w Hamburgu, a dzisiaj jestem w mieście Łodzi i bardzo się z tego cieszę. Także z tego powodu, że jest to miejsce idealnie położone pośrodku między Waszyngtonem a Pekinem. Więc jeżeli spojrzycie Państwo na mapę, to Warszawa jest o 100 km bliżej do Pekinu, Poznań o 100 km bliżej do Waszyngtonu, a Łódź jest idealnie pośrodku. Więc choćby to jest jeden z powodów, dla których cieszę się zawsze, kiedy jestem w mieście Łodzi. Tych powodów oczywiście jest wiele więcej, bo bardzo dobrze się tu czuję. Świetna idea tego... Przepraszam? Tak. Ale nie... To nie będzie teza mojego wystąpienia, proszę Państwa, świetna idea tego spotkania, zgratuluję tutaj organizatorom, którym dziękowałem za zaproszenie, także MSZ-owi, bo świetnie rozwijają się te regionalne ośrodki debaty międzynarodowej. Ja również widzę, że tu wielkie emocje wywoływały poprzednie debaty, zobaczymy jak będzie z tą. Nie jest to jakiś mój cel, nigdy uważam, że tych emocji powinno być jak najmniej, w Polsce jest ich bardzo dużo. A taka sensowna debata o tych czasach wielkich zmian i przełomu właściwie powinna wygaszać te emocje, więc myślę, że nie będziemy podbijać tego bębenka, nie wiem jak pozostali prelegenci. Ja jestem wielkim fanem zarówno redaktora Sajewicza, jak i ambasadora Jurasza, który już dementuje to, że był tylko chargé d'affaires na placówkach w krajach wschodu, ale czytam ich wpisy w internecie, obserwuję korespondencję Tomasza Sajewicza, bardzo krótkie, zwięzłe, konkretne. On potrafi w ciągu półtorej minuty przekazać bardzo wiele informacji, zupełnie inaczej niż ja, bo ja już półtorej minuty do Państwa zająłem. Będę mówił z perspektywy osoby, która trochę uczestniczyła, czy uczestniczy w tych procesach jako dyrektor w Globalnym Banku, czy jako menadżer kolejowy, więc w tych procesach miałem okazję uczestniczyć. I co nieco może mógłbym Państwu powiedzieć, czy zrozumiałem to, co widziałem, to może się okaże, być może nie, może tak Państwo to ocenicie po dzisiejszym spotkaniu. Pytanie, przechodząc do meritum, czy dojdzie do wybuchu III wojny światowej, czy mamy III wojnę światową? Proszę Państwa, można odpowiedzieć na, są dwie jakby odpowiedzi i od
tego, czy to będzie odpowiedź A, czy odpowiedź B, jakby zależy dalsza część wywodu. Otóż albo ta wojna już szaleje od 2016 roku, już się rozpoczęła i tak właściwie jesteśmy na początku, na końcu początku tego konfliktu, albo taki konflikt, jaki sobie wyobrażamy, czy taką wojnę, jaką znamy, nigdy nie nastąpi. Więc albo możemy powiedzieć sobie, że ta wojna, ten konflikt już trwa, trwa w najlepsze i tutaj pan Tomasz Deptuch mówił o wymiarach tego konfliktu, wymiar geopolityczny, wymiar technologiczny, który wzbudził tak duże emocje na poprzednim panelu, wymiar aksjologiczny, bo to jest także starcie wartości, tak, pomiędzy tymi dwoma imperiami i wiele, wiele innych. Pan nawet mówił o powrocie do wojen opiumowych, to mnie bardzo zaciekawiło, ale byłby to konflikt wielowymiarowy, konflikt, który już trwa. Albo odpowiedź druga, takiego konfliktu nie ma i nigdy do niego, do takiego jak sobie wyobrażamy, jak go definiujemy, jaki znamy z historii, to do takiego nie dojdzie. Będzie coś zupełnie innego, albo wojna inna, którą znamy. Myślę, że my w Polsce zdecydowanie lepiej czulibyśmy się w sytuacji jasnego konfliktu, czyli czarne albo białe, czyli coś takiego, jaką była zimna wojna przed 89 rokiem, bo wtedy jest jasna sytuacja, tak? Czarne albo białe. I myślę, wydaje, że nasza wizja dzisiaj współczesna, jeżeli tak byśmy zrobili ankietę i byśmy się wypowiedzieli, jak my byśmy widzieli rolę Polski, to pewnie byśmy widzieli ją tak, że trwa zimna wojna, tylko z tą różnicą, że Polska jest po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Ale czy tak się stanie w świecie XXI wieku, to jest sytuacja trudna do przewidzenia. Mamy bowiem do czynienia z czymś, co robi zawrotną karierę, takie słowo interconnectivity, tak? Czyli to jest po prostu połączenie, taki węzeł gordyjski różnego rodzaju interesów, które często idą w poprzek, czy to Chin, czy USA, że trudno mówić tutaj o jasnym, czarno-białym konflikcie. I to rozplatanie tego będzie trwało wiele, długi czas. Nie pomogą temu na pewno takie spotkania, czy takie dyskusje, jakie toczymy dzisiaj, natomiast nie pomoże temu fakt, że to się nakłada często też wiele aspektów, tak? Czy ten aspekt technologiczny, aspekt geopolityczny, aspekt aksjologiczny i wiele innych. I to powoduje to, że ten węzeł jest jeszcze coraz bardziej zaplątany, coraz trudniej go będzie rozplątać. Więc mamy do czynienia, to tak obserwuję, nie będę tutaj podawał konkretnych przykładów, a mógłbym wiele takich przykładów podać, że różne jakby instytucje działające w ramach jednego interesu, powiedzmy, mają rozbieżne racjonalności. Jedne z nich dążą do sytuacji czarno-białej, czy działają w ramach konfliktu jasnego, drugie z kolei, mając tą inną racjonalność w ramach tego samego interesu, inaczej ten interes definiują, więc wykonują całkowicie inne, można by powiedzieć, działania i to powoduje, że sytuacja nie jest taka prosta. Jedni mówią o tym, że jesteśmy w sytuacji już po prostu konfliktu, a drudzy twierdzą, że musimy jakoś działać, musimy coś robić, musimy podtrzymać relacje i jest to sytuacja bardzo, no można powiedzieć, że niejasna. I to się może przez długi czas jeszcze wyjaśniać. Dlatego, że proszę Państwa, nie tylko nie ustaliliśmy, i to myślę, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, nie tylko nie ma konsensusu co do tego, czy ten konflikt już istnieje, czy dopiero jest przed nami. Tak? To jest pierwsze pytanie, które właściwie Pan zadał, ale nie wiadomo, no jest czy nie jest. Ja osobiście uważam, że już jest od 2016 roku, ale jeżeli byście Państwo być może będą takie głosy w dalszej części, powiecie, że a co pan opowiada, tego konfliktu nie ma, no to też byłyby pewne argumenty, które za tym by przemawiały. Więc to nie jest ustalone. Nie jest ustalone, jakie będą reguły tej wojny, tak? Gdzie ona będzie się toczyć, bo ona przenika się, jest wielowymiarowa. Tutaj również nie ma konsensusu co do tego. Pan wspomniał o Huawei, ja w ogóle polecam Australię. To jest taki kraj, w którym miałem, będąc gdzieś tam na studiach w Chinach, dostałem propozycję pracy tam kiedyś w Australii, zdecydowałem się wrócić do Polski na kilkanaście lat. W sumie nie żałuję tego wyboru, ale Australia jest bardzo ciekawym krajem. Polecam też Lowy Institute, który publikuje takie analizy, bo Australia, będąc krajem z kręgu zachodniej cywilizacji, musi się zmierzyć z podobnymi dylematami jak Polska i to oznacza wszystkim wzrost znaczenia Chin, tak? Bo one dzisiaj są tym
tą krajem, czy tym siłą, która doprowadza do tej rewolucji technologicznej i rewolucji geopolitycznej, czyli tym źródłem zmiany. I w Law Institute jest takie bardzo fajne zdanie, ostatnio przeczytałem w jednym z raportów, to bardzo często słyszę od kręgów biznesowych czy finansowych w Chinach, tak? Że taktyka jest prosta. Jeżeli chcesz, że walka idzie o to, kto ustali standardy i reguły, tak? Czyli to nie będzie pierwsza wojna światowa, gdzie będą strzelali do siebie żołnierze z okopów, tak? I będą się przesuwać o 10 metrów w jedną stronę, a potem cofać o 20 i tak przez kilka miesięcy, tylko wygra ten, kto opanuje, ustali standardy i opanuje reguły. Oczywiście, proszę Państwa, XX wiek i świat, który znamy, jest światem ustawionym według reguł czy standardów protestanckiego mocarstwa chrześcijańskiego, jakim są Stany Zjednoczone, które tych reguł bronią, a Chiny starają się wprowadzić reguły własne. I te kręgi biznesowe chińskie mówią o tym, że pierwsza rzecz, chcesz pierwszy etap, musisz stworzyć produkt, drugi etap, musisz stworzyć technologię, trzeci etap, musisz ustalić standardy i regulacje, które będą działać na twoją korzyść. I można powiedzieć, wydaje mi się, że jeśli mówimy o Chinach, to jest to kraj, który jest między drugim a trzecim etapem, tak? Czyli stworzył już technologię. Tutaj no, ja nie jestem specjalistą od technologii, AI i tak dalej, nie chcę powtarzać tej dyskusji, która wywołała tyle emocji, ale te technologie Chiny dzisiaj posiadają, są w czołówce. Nie wiem, czy są liderem, czy są na drugim miejscu, na trzecim, to jeszcze jest Korea, która też liczy się w tym wyścigu, czasami Indie, ale Chiny wszędzie są na punktowanych pozycjach, czy to na czele, czy w pierwszej trójce, czy ewidentnie te technologie mają. I teraz to, co obserwujemy, to jest walka o standardy czy reguły, czyli uda im się to narzucić. To może się przedłużać i może trwać przez długi czas. I proszę Państwa, przyglądając się trochę z oddali Polsce, będąc w wielu krajach i obserwując, jak to wygląda, bo w Afryce chociażby, często dochodzę do wniosku, że najważniejsze jest pytanie, bo różnych można tu udzielać odpowiedzi i traktuję to pytanie o tym, czy ta trzecia wojna światowa wybuchnie, to traktuję jako pretekst do zadawania kolejnych pytań, bo to jest pytanie, jakie to inne pytania powinno zrodzić i na jakie to pytania powinniśmy odpowiadać, bo wydaje mi się, że kluczowym tutaj pytaniem jest w ogóle definicja, znaczy jak ta wojna będzie się toczyć, na jakim obszarze, bo wydaje mi się, że powrotu do takiej wojny, jakiej znamy, to chyba już nie będzie i pytanie jest, jakiego rodzaju to jest wojna, w co się przerodzi i jak będziemy ją definiować, bo to jest coś, co dzieje się na naszych oczach i będzie dopiero nazywane i definiowane. Czyli wojny kinetycznej pan się raczej nie spodziewa, z tego wnioskowałem, raczej w innych warstwach. Wydaje mi się, że nie, z tego względu, że spędziłem wiele czasu w Chinach i widziałem, że Chiny będą próbowały obejść, zrobić taki bypass. Ci z Państwa, którzy grają w Go czy w Weiqi, to doskonale wiedzą, na czym ten manewr polega. Czyli nie będziemy konkurować w tych branżach, w którym Amerykanie mają ogromną przewagę, bo mają przewagę w tradycyjnej motoryzacji. Czy widzieliście Państwo, żeby Chiny podjęły rywalizację w tradycyjnej motoryzacji? Nie. Co zrobiły? Od razu zaczęły inwestować w elektryczne samochody. Więc nie spodziewam się konfliktu militarnego, spodziewam się na przykład rywalizacji w kosmosie i tak dalej, a może już nie będę się wygłupiał. Natomiast widząc w wielu branżach, z którymi miałem do czynienia, widzę wyraźnie manewr ominięcia czy bypassu i myślę, że na tym na razie poprzestanę. Panie ambasadorze, sam aspekt... Nie byłem ambasadorem. To ja przepraszam w takim razie. Ten konflikt ma również wymiar dyplomatyczny. To jest, można by z tego punktu widzenia pasjonujące dyskusje prowadzić, jak Xi, Trump, jego doradcy nawzajem się próbują sprowokować, obejść i tak dalej. Ciekaw jestem pańskiej opinii. To jest unikalna okazja, żeby skorzystać z pańskiego doświadczenia i zapytać, jak pan to widzi? Czy w ogóle oni dążą do rozwiązania konfliktu, jedni i drudzy, czy to jest raczej taki taniec, który ma za zadanie przeciągnąć całą sprawę i zobaczyć, co z tego wyjdzie? Dzień dobry Państwu. Jeszcze również dziękuję bardzo za zaproszenie. Przepraszam za te poprawki, ale w Polsce jest bardzo dużo ludzi, którzy sobie uzurpują tytuły, których nie mieli. Staram się tego unikać z zasady, w związku z tym stąd ta poprawka. Radek wspomniał o emocjach. Myślę, że emocje są najgorszą rzeczą w debacie o sprawach międzynarodowych.
do czego dążą. Ja miałem takiego przyszywanego wujka, który jak byłem małym dzieckiem, spytałem go, czym on się zajmuje. Mówi, biorę udział w rokowaniach rund gat. Pewno było jakieś takie coś, runda urugwajska. Jak 5 lat później, ja już nie byłem na początku podstawówki, tylko pod koniec, tylko spytałem, czym on się zajmuje. Mówi, zajmuje się gat. I później w liceum byłem, on dalej zajmował się rokowaniami rundy, chyba dalej urugwajskiej, gat. Później jak poszedłem na studia, to też się nimi zajmował. I tak się zajmował nimi wiecznie. Więc wydaje mi się, że no, to nie jest tak, że konflikt amerykańsko-chiński może zostać rozwiązany, bo żadna ze stron nie ma dzisiaj takiej przewagi, żeby rzucić drugą na kolana. W związku z powyższym będziemy to obserwować jeszcze przez długie lata. Oczywiście w wykonaniu Donalda Trumpa będziemy obserwować to w taki sposób, że będzie temu towarzyszyło więcej emocji niż gdyby prezydentem był ktokolwiek inny i to niezależnie od tego, czy byłby to demokrata czy republikanin, bo no, Donald Trump jest tutaj dość specyficzny. Co do pytania poprzedniego, które pan zadał, to powiedziałbym tak, się zgadzam w pełni z opinią Radka, chociaż rzeczywiście to jest opinia i pewności nie mamy. Ale ja też nie spodziewam się wojny. Spodziewam się proxy wars, tak, owszem, ale one też nie będą takimi proxy wars, jak te proxy wars w czasie zimnej wojny, choćby ze względów technologicznych. Natomiast wojny jako takiej nie, dlatego że po pierwsze żadna ze stron nie jest w stanie tej wojny wygrać, no bo przecież nie mówimy o tym, że będą sobie nawzajem zrzucać bomby atomowe, no bo wtedy wiadomo, że wygrywają Stany Zjednoczone. Przede wszystkim koszty są dla obu stron, byłyby zbyt wysokie. Przekroczono próg, za którym to się po prostu nie opłaca. Co innego proxy wars. Parę lat temu rozmawiałem z takim zaprzyjaźnionym ambasadorem Francji, który mi mówił, ale dlaczego ty tak się strasznie trzymasz tego NATO, tego blokowego układu? There is nothing wrong in the układ równowagi sił. Przecież wojny nie wybuchają w wyniku tego, że istnieje układ równowagi sił. Wojny wybuchają wtedy, kiedy układ równowagi sił zostaje naruszony. No i teraz jest pytanie, jeżeli przyjąć, że ten ambasador miał rację, a wydaje mi się, że wiele w tym racji jest, czy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami istnieje równowaga sił, czy też potencjałów? No chyba tu Radek jest zdecydowanie lepszym ekspertem od Chin. Ja nie jestem, proszę Państwa, od razu zaznaczam, ekspertem, nie czuję się ekspertem od spraw chińskich, to od razu chcę wyjaśnić. Natomiast wydaje mi się, że to jest fałszywa skromność, bo moi tutaj współpaneliści z tymi ekspertami z całą pewnością są. Wydaje mi się, że ta równowaga istnieje na tyle, żeby zmniejszać prawdopodobieństwo jakiegoś gwałtownego naruszenia tejże równowagi. Myślę zresztą, że jeżeli spojrzeć na retorykę Trumpa, to ona również zaczyna być spokojniejsza, dlatego że podejrzewam, że on też widzi, że ta jego retoryka bardzo twarda tak naprawdę na Chińczykach nie robi szczególnego wrażenia, bo przecież to jest rozsądny człowiek, a nie szaleniec. Znaczy on sprawia wrażenie szaleńca, ale to jest chyba taka madman taktyk bardziej niż to, że on jest realnie madman. No tylko, że na Chińczykach najwyraźniej to wrażenia nie robi. Natomiast jeśli można troszeczkę zboczyć w bok od, naturalnie, bardzo od pańskiego pytania. Mnie zawsze każde zagadnienie w polityce międzynarodowej interesuje głównie z punktu widzenia Polski. Podejrzewam, że państwa też. Że tak naprawdę, gdybyśmy mieli głębokie przekonanie, że nas to w ogóle nie dotyczy, to na debatę czy na panel chińsko-amerykański to by tutaj 1/3 z państwa z całym szacunkiem nie przyszła. No w każdym razie ja bym nie przyszedł, gdybym nie był panelistą. Czy to coś dla nas zmienia? Otóż twierdzę, że nie, chociaż jeżeli zajrzycie państwo na moje konto na Facebooku, ja mam takie to zdjęcie w tle. To jest zdjęcie spotkania Mao-Nixon, dlatego że uważam to za majstersztyk dyplomacji. Zresztą w ogóle uważam, że Richard Nixon był wielkim prezydentem, chociaż pewnie jeszcze trochę lat musi upłynąć, żeby ze względów oczywistych, żeby tak w pełni ten status osiągnął. Chociaż już chyba to się dzieje.
Otóż uważam, że odwrócenie tego manewru, czyli Rosja jako sojusznik Zachodu w konfrontacji z Chinami, no i wówczas my się zastanawiamy, co to znaczy, że nas Amerykanie za moment sprzedadzą, no bo się będą musieli dogadać z Rosjanami. Otóż to jest niemożliwe z jednego podstawowego powodu. Mianowicie Rosja jest psychologicznie niezdolna być junior partnerem Stanów Zjednoczonych. Jak rozumiem, tutaj jest pewnie wiele osób, które korzystają z geopolityki, ale pewnie jest też sporo z Państwa, którzy geopolityką się fascynują. Geopolityka jest cennym narzędziem, natomiast w wypadku Rosji nie wyjaśnia polityki rosyjskiej, dlatego że żeby zrozumieć politykę rosyjską, trzeba po pierwsze zrozumieć psychologię Rosjan, z tym, że i ona nie jest szczególnie istotna, bo trzeba zrozumieć psychologię i interesy elit rosyjskich. Rosja kieruje się w znacznym stopniu elementami irracjonalnymi, które są zarazem bardzo racjonalne z punktu widzenia elit. Zresztą polskie elity się pod tym względem, szczerze powiedziawszy, wiele nie różnią. Dlatego nie wierzę w taki układ, ale nawet gdyby taki układ miał miejsce, to pytanie jest, co Rosja tak naprawdę w stanie byłaby Stanom Zjednoczonym zaoferować i co Stany Zjednoczone zaoferowałyby w ramach wzajemności. No i z całą pewnością to jest pytanie, które gdybyśmy byli w Kijowie, powinniśmy sobie bardzo mocno zadawać. Natomiast jak jesteśmy w Warszawie, to myślę, że to pytanie oczywiście powinniśmy sobie zadawać, ale z mniejszym natężeniem emocji. Dlatego, że jednak jesteśmy w zdecydowanie innej sytuacji i dlatego, że Rosja nie ma tak znowu wiele do zaoferowania Stanom Zjednoczonym, żeby uzyskać ich koncesje, które musiałyby nas niepokoić. Oczywiście zakładając, że podzielacie Państwo mój punkt widzenia, że to fajnie, że jesteśmy na Zachodzie, a nie gdzieś w jakiejś strefie buforowej. No bo jeżeli ktoś uważa inaczej, no to wtedy pewnie powinien patrzeć z nadzieją na ewentualny scenariusz inny niż ten, który ja zarysowuję. No ale przede wszystkim, proszę Państwa, jeszcze jest jeden element bardzo kluczowy w zrozumieniu Rosji. To z kolei byłby taki argument troszeczkę w drugą stronę. Mianowicie ja twierdzę i twierdzę stanowczo, że konflikt Rosji z Zachodem, który dzisiaj obserwujemy, nie jest dowodem na to, że Rosja się od Zachodu postanowiła odwrócić, tylko wręcz przeciwnie. Rosja ma absolutnie racjonalne down-to-earth przeświadczenie, że w sposób, w który rozmawia z Zachodem, nigdy nie byłaby w stanie rozmawiać z Chinami. Tutaj moi współpaneliści są ekspertami od Chin, podkreślę jeszcze raz. A ty zaprzeczysz ponownie. Ale równocześnie Rosja ma poczucie tego, że jest państwem słabnącym. To znaczy, że jest państwem, które Amerykanie nazywają fading power. Ja mogę państwu powiedzieć tak, że kiedy pracowałem w Rosji, miałem taki moment, kiedy dość intensywnie chodziłem na różne takie konwentykle organizowane przez tych tak zwanych politechnologów bliskich Kremlowi. Nawet kiedyś sobie tak siedziałem obok Władysława Surkowa. Moi przełożeni twierdzili, że to znaczy, że oni zaczynają, że chcą mnie zawerbować, że mnie tak dopuszczają, bo to wiecie państwo, jak chcą zawerbować, to znaczy, że się zaprzyjaźnią na początek i że dlatego mnie zapraszają na imprezy, które są półzamknięte. I chcę państwu powiedzieć, że Rosjanie absolutnie mają pełną świadomość, że są państwem, którego potencjał i siła będzie maleć. To po prostu, oni to otwarcie mówili. Ja to słyszałem naprawdę dziesiątki razy. Natomiast równocześnie są świetnymi graczami w szachy, chociaż pewnie bardziej mówi się szachistami, nie mówi się pokerzystami. Nie mówi się. No, oni są i szachistami, i pokerzystami. To wszystko z kolei prowadzi do takiego wniosku, bo z jednej strony to, że oni wybierają Zachód, jakby zwiększa to prawdopodobieństwo dealu z Zachodem, ale równocześnie, skoro sami Rosjanie wiedzą, że słabną, to tym bardziej wiedzą o tym Amerykanie. Tyle byłbym, proszę Państwa, w miarę spokojny, co nie oznacza oczywiście, że to nie jest tak, że wszystko, co ja mówię, jest funta kłaków warte, dlatego że uważam, że polityka międzynarodowa jest równaniem składającym się z bardzo wielu, może nie niewiadomych, ale zmiennych.
I to oznacza, że sytuacja może się zmienić, dlatego uważam, że musimy być na każdą zmianę przygotowani, bo możemy się spotkać tu za 2 lata na takim samym panelu i ewentualnie z innymi panelistami, którzy powiedzą coś bardzo podobnego i to będzie mniej więcej obrazem rzeczywistości, ale może też tak być, że zajdą zjawiska irracjonalne, które się wymykają logice, które w efekcie spowodują, że ten obraz się zmieni. Dlatego uspokajając, też bardzo jestem odległy od takiego przeświadczenia, że nasza chata z kraja i że możemy, nie wiem, na przykład nie dbać o stan sił zbrojnych. Krótka odpowiedź, Radek Befel wywołany do odpowiedzi, tak? Nawet się zgłaszał tutaj, tak? Dobrze, to bardzo krótko, żeby nie zabierać tutaj czasu. Tak, to po raz kolejny muszę zdementować, korzystając z okazji, a też żeby nie zabierać czasu Tomaszowi Sojewiczowi. Tutaj 2 wątki z wypowiedzi Witolda Jurasza, pana Charles Duffe. Proxy Wars, proszę państwa, wydaje mi się, że to powinno być pewnym w ogóle kamieniem węgielnym dzisiaj naszej polityki, bo jeżeli mówimy o tych zapadających się płytach tektonicznych światowej geopolityki, tak, to może dochodzić do takich proxy wars w różnych miejscach na świecie. Dzisiaj obserwowałem to, co dzieje się na przykład w Hongkongu. Tam mamy do czynienia z takim proxy wars, czy przede wszystkim nawet już oficjalnie minister spraw zagranicznych Chin mówi o tym, że to jest takie proxy war. I gdyby coś takiego, najważniejsza rzecz, nie dopuścić, aby to stało się na terenie Polski, tak? Bo widzę, co się dzieje w Hongkongu poprzez to, że system chiński w takim kształcie, w jakim istnieje, nie jest zdolny do tego, żeby zrobić krok do tyłu, żeby się cofnąć. W związku z tym wydaje mi się, że Hongkong jest przegrany na kilkanaście lat i po prostu będzie obszarem zdestabilizowanym. Część tego biznesu może przenieść się czy to do Szanghaju, czy miast wschodniego wybrzeża, czy do Shenzhen, który już bardzo na to liczy. Młodzi ludzie częściowo mogą emigrować z Hongkongu i to są skutki proxy war dla samego Hongkongu. Ja nie zaprzeczam, że może to skutki będą pozytywne dla wyjaśnienia tego konfliktu. Natomiast generalnie miejsce, w którym dochodzi do tego proxy war, jest takim miejscem, które kończy grę z czarnym Piotrusiem w ręku. Tak? I to jest coś, do czego generalnie uważam, że warto prowadzić, nie wiem jak i nie mam tutaj konkretnej propozycji, jak to zrobić, ale nie wolno skończyć gry z czarnym Piotrusiem w ręku. To jest najgorsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć, a to wydarzyło się Hongkongowi, który był obszarem, wielkim miastem sukcesu, tak? I teraz na pewno takim nie będzie. Druga rzecz, co do tego, czy może dojść w psychologii Rosji. No to jest kraj, który dużo mniej znam. Tutaj Witold Jurasz jest specjalistą czy ekspertem, pewnie nie będzie zaprzeczał. Ale jeżeli są opory psychologiczne, żeby być junior partnerem wobec Zachodu, to wydaje mi się, z tego co ja widziałem, mogą być jeszcze większe opory, żeby być junior partnerem wobec Chin. Bo wobec Zachodu, jeżeli mówimy o tych elitach rosyjskich, to ja mam wrażenie, że przynajmniej przez ostatnie kilkaset lat jednak oni wysyłali na studia swoje dzieci do Londynu, Nowego Jorku czy Paryża, a nie widzę tego, żeby wysyłali do Pekinu czy do Szanghaju jeszcze. Nie wiem, kiedy to się zmieni. Więc nie bardzo, szczerze mówiąc, wyobrażam sobie taką sytuację, że Rosja zaakceptuje, z tego co widziałem przy wielu różnych okazjach, status junior partnera kogokolwiek, a ani Zachodu, ani Chin. Brałbym tą możliwość pod uwagę, nawet nie znając Rosji czy psychologii, widząc po takich reakcjach, że żeby zaakceptować bardziej Chiny niż Zachód, to musiałaby nastąpić zmiana spoglądania na świat przez rosyjskie elity, a na razie na studiach w Chinach, czy generalnie widzę dużo Rosjan z Dalekiego Wschodu, świetnie mówiących po chińsku, zresztą niektórych, ale to nie są przedstawiciele elit moskiewskich. Tak? To musiałaby jeszcze nastąpić ta zmiana. Co Rosja może zaoferować Stanom Zjednoczonym? Myślę, że sporo. Przede wszystkim może wbić klina między region Pacyfiku a Europę Zachodnią. Może po prostu zwyczajnie zablokować transporty, ten nowy jedwabny szlak transportowy, tak? Zresztą też, w którym Łódź odgrywała, czy w dalszym ciągu odgrywa istotną rolę. I to może zrobić Rosja, może to znacznie utrudnić, więc myślę, że to też jest jednak scenariusz, którego bym nie wykluczał, ale to proszę Państwa, może dobrze dla debaty, że w pewnych kwestiach się też trochę różnimy, chociaż konkluzja z tego, co rozumiem, z tej wypowiedzi była podobna, że żadnych wariantów dzisiaj wykluczać nie powinniśmy.
Ja może tylko wyjaśnię. Ja nie twierdzę, że Rosja nie ma czego zaoferować, bo to wystarczy prześledzić reset amerykańsko-rosyjski. Rozmowy sześciostronne, Korea Północna, Bliski Wschód, S-300 do Iranu, Busher w Iranie. No jest ta lista, tak? Twierdzę, że nie jest w stanie zaoferować tak dużo, żeby Amerykanie uznali, dobra, to już bierzcie sobie tę Polskę i kraje bałtyckie. To... Do Rosji i Polski jeszcze wrócimy. Chciałbym zapytać pana redaktora Sajewicza. Stawiam taką tezę, że my słabo Chiny rozumiemy. Inna kultura, kompletnie, zresztą dosyć hermetyczna. O ile lepiej rozumiemy Stany Zjednoczone, chociaż może Trump nie jest przesadnie czytelnym graczem, ale czy pan, mieszkając w Chinach, zajmując się nimi, żyjąc tam, obcując z tymi ludźmi, mógłby nam przybliżyć, jak z punktu widzenia Chin wygląda ten konflikt? Czy oni na przykład rozumieją Amerykanów? Czy oni wiedzą, o co chodzi? Czy oni mają jakiś jasny cel? Czy ludzie, społeczeństwo wiedzą, co tam się dzieje? A tutaj państwo, zacznę od tego, że też bardzo dziękuję za zaproszenie i jest mi niezmiernie miło być dzisiaj z państwem. Panowie mieli delikatny problem, czy wzajemni w określaniu swoich funkcji. Proszę pamiętać, że jestem jednak dziennikarzem i to, co będę mówił, jednak to jest z punktu widzenia moich rzeczywiście 14 lat pobytu w Chinach i nie tylko w Azji północno-wschodniej, także na Półwyspie Koreańskim. Zanim się odniosę bezpośrednio do tego pytania, bo tutaj kilka wątków się ciekawych pojawiło. Radek mówił, przyjechał do Chin przez Hamburg. Mamy taki tytuł, jaki mamy. Ja przyjechałem wprost do państwa z Hiroshimi, Nagasaki, gdzie relacjonowałem wizytę papieża Franciszka, który akurat w Hiroshimie tutaj też jest ważny, bo tam padły strasznie ważne słowa dotyczące broni nuklearnej. Papież wątek religijny, ale papież w Hiroshimie mówił, że nawet samo posiadanie broni nuklearnej jest niemoralne, ale mówię o tym też dlatego, że obydwa państwa, o których mówimy, oczywiście arsenał jest nieporównywalny i to było wspomniane, ale też warto to zaznaczyć. Ja bym chciał też się odnieść przez to, że jestem dziennikarzem. Ja na przykład uważam, że wojna informacyjna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami trwa i co więcej została dosyć późno też zauważona. Moim zdaniem w wielu państwach też, wydaje mi się, że no, nie chcę zabrzmieć za bardzo kontrowersyjnie, ale wydaje mi się, że w naszym kraju nasz kraj wciąż jeszcze nie zauważył tego, że ta wojna informacyjna trwa. Jesteśmy skupieni na wątku rosyjskim, na kwestiach rosyjskich i ukraińskich. A w mały sposób zauważamy to, że podobne sytuacje i podobne zagrożenia płyną też właśnie z tamtego regionu. Jak z punktu widzenia Chin wygląda ten konflikt? Chińczycy od... Wydaje mi się, że takim, znaczy no nie wydaje mi się, przełomem w myśleniu Chińczyków o własnym państwie jest moment otrzymania praw do organizacji Igrzysk Olimpijskich i później same Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku, które rzeczywiście były takim PR-owym majstersztykiem, jeśli chodzi o Chiny. Oczywiście były też igrzyskami udanymi. Chiny tyle pieniędzy przeznaczyły, były jednym z tych państw, które mogły sobie pozwolić na bezproblemowe sprzątnięcie, wyburzenie hutongów po to, żeby na ich miejscu powstały areny olimpijskie. Mówię o tym dlatego, że to wiąże się ze wzrostem poczucia wartości narodowej, poczucia własnej wartości, wzrostu poczucia własnej wartości Chińczyków. Jak oni się czują w tym konflikcie? Ci, z którymi ja rozmawiam, czują się całkiem pewnie. Oni wiedzą, że Chiny są potęgą, że chiński rząd nie ugnie się przed Stanami Zjednoczonymi, bo takie tezy oczywiście, takimi tezami są karmieni i to jest przekaz, który codziennie słyszą i którym są karmieni przez chińską propagandę. Ja, no propagandę oczywiście, bo wszystkie media w państwie środka są kontrolowane i cenzurowane przez władzę i od czasu objęcia władzy przez Xi Jinpinga w 2013 roku ta sytuacja jest coraz gorsza. Coraz gorsza jest też sytuacja zagranicznych mediów w państwie środka od tego czasu, dlatego że no, te naciski ze strony
chińskiego MSZ są coraz bardziej wyraźne. Także jak z punktu widzenia Chin, przeciętny Chińczyk reaguje na tą wojnę do momentu, kiedy ta wojna nie zajrzy mu do kieszeni, a w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że jeśli chodzi o wojnę handlową, te kwestie nie zabrnęła aż do tego momentu. Chińczycy generalnie ze spokojem i z takim, powiedziałbym, właśnie z poczuciem tego, że nie wydarzy się nic szczególnego, nie wydarzy się nic, co w jakiś sposób zagrozi w potędze Chińskiej Republiki Ludowej. Ale to wszystko jest, i to też jakby powrócę do, to wszystko jest wynikiem tego, w jaki sposób polityka informacyjna w Chinach jest prowadzona. Dla mnie ważne jest to, żeby państwo też zrozumieli, że chińskie soft power to też jest jedno z takich sformułowań bardzo na czasie, szczególnie właśnie w Polsce, w kontekście rosyjskim. Chińskie soft power jest naprawdę ogromnym, rozbudowanym mechanizmem. Tą lekcję odrobili już Australijczycy, te informacje, które państwo pewnie, jeśli dochodzą do państwa te informacje z Australii dotyczące wpływu w różnych instytucjach, też w Australii czy Stany Zjednoczone, trzeba pamiętać o tym, że tam powstało wiele mediów nawet chińskich jako media społeczności chińskiej, które okazywały się nie być tak do końca mediami społeczności chińskiej, znaczy one były, ale oczywiście przekazywały nie takie informacje, które nazwalibyśmy informacjami obiektywnymi, tudzież to bardziej w Stanach Zjednoczonych podpadało pod kategorię agentów wpływu, która od lat 30. w USA funkcjonuje. Dla mnie takim też, jakby kończąc to, dla mnie takim przełomowym i takim symbolicznym momentem jest to, że na Times Square, czyli w bardzo prestiżowym miejscu Stanów Zjednoczonych, zdaje się, to już to jest od 6 czy 7 lat, na to taki słynny wielki telebin, gdzie kiedyś było logo Coca-Coli, potem były loga firm koreańskich. W tej chwili ten telebin największy na Times Square jest wynajęty przez chińską agencję Xinhua. I proszę mi wierzyć, że pewnie część z państwa, interesując się Chinami, o tym wie. Tam też są biura chińskie agencji Xinhua, ale na tym telebinie, proszę sobie wyobrazić, są też informacje podawane przez agencję Xinhua. Z mojego punktu widzenia, dziennikarza, wojna jak najbardziej trwa, ale ona ma wymiar informacyjny. Wspomniał pan, dopytam krótko o wojnie informacyjnej. Co ta wojna informacyjna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oznacza dla nas tu w Polsce? Na ile to nas dotyka? Znaczy, dotyka moim zdaniem nas bardziej niż nam się wydaje, że nas dotyka. Ja uważam, że Polska w tej chwili znajduje się w dosyć delikatnej sytuacji. To, że właśnie tutaj Radek powiedział, znajdujemy się dokładnie w centrum między Waszyngtonem a Pekinem, to jest też bardzo specyficzny punkt dla polskiej dyplomacji, powiedziałbym, gdzie trzeba bardzo... Centrum jest na ulicy Piotrkowskiej. Parę to może później. To jest bardzo specyficzny i delikatny też moment dla polskiej dyplomacji. Ja od 14 lat jestem w Chinach, obsługuję wszystkie wizyty, praktycznie wszystkie wizyty oficjalne, zagraniczne naszych polityków, nie tylko w Chinach, ale w większości państw Azji Północno-Wschodniej. Sytuacja moim zdaniem jest niezwykle delikatna w tym sensie, że Chińczycy rozumieją zmianę pewnych wektorów, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat w polskiej polityce i dają nam do zrozumienia, że oni zdają sobie z tego sprawę. Oczywiście mamy w tle wielkiego słonia w pokoju, jakim jest firma na H i technologie 5G i to, w jaki sposób nasz kraj zachowa się w tej sytuacji. Pamiętamy o listach ostatnich prezydenta podpisywanych podczas wizyty amerykańskiego wiceprezydenta w Polsce. Wracając bezpośrednio do pytania, w jaki sposób nas to dotyczy, za mało wciąż wiemy, naprawdę, za mało się w Polsce wciąż, mnie to naprawdę bardzo fascynuje, że w takim 40-milionowy kraj, proszę państwa, ma dwóch korespondentów, tak, na stałe w Pekinie. Hiszpanie mają około 40. Z mojej perspektywy w Polsce wciąż za mało się o Chinach pisze, wciąż za mało wiemy. Co mnie szczególnie boli, że zdając sobie sprawę z wagi, znaczenia i zagrożenia tego soft power płynącego bezpośrednio ze strony naszego wschodniego sąsiada,
tak mało wiemy, albo wręcz to w ogóle nie jest podnoszone, jakim potencjalnie równie dużym zagrożeniem jest soft power wielkiego sąsiada ze wschodu, większego niż ten nasz bezpośredni, jeśli chodzi o możliwości technologiczne chociażby. Więc jakby to uważam, że to jest taki temat, który w Polsce powinien być o wiele bardziej obecny. Za chwilę oddam głos. Wygląda na to, że główni gracze tego konfliktu mają większą świadomość roli Polski niż my sami mamy. To jest bardzo ciekawe i znamienne. Panowie, chciałbym każdemu z panów jeszcze dać po 10 minut, zanim oddamy głos publiczności z pytaniami. To jeszcze pół godziny, każdy po 10 minut? Tak, jeszcze każdy po 10 minut. Będę się starał moderować tę dyskusję jak najlepiej. Tutaj Radek Pyfel się wyrwał do głosu, bardzo proszę. Ja chyba potrzebuję mniej niż 10 minut, a więc zapewne abdykuję na rzecz pozostałych prelegentów albo państwa. Ja tylko chciałem się dopytać o tą wojnę informacyjną, no bo to, że Tomasz Sajewicz na to wskazuje, ja się z tym zgadzam, to jest jeden z aspektów tego konfliktu, który obserwujemy. Bardziej myślę, że chodzi, czy to jest wojna aksjologiczna, to jest wojna pewnych wizji czy narracji. I słusznie, że jako redaktor, jako dziennikarz Tomasz zwraca na to uwagę, ale mi się wydaje, że w Polsce mamy do czynienia z pewnym mitem, bo czy może mógłbyś podać jakiś przykład jakiegoś medium prochińskiego, nie wiem, zaangażowania kapitałowego Chin w jakieś media, bo ja mam wrażenie, że Chińczycy w Polsce wręcz ominęli, czy zbajpasowali ten mainstream. Powiedziałem, że to jest obecne w Polsce, Radku. To jest, że generalnie to jest zagrożenie, które jest diagnozowane i stwierdzone absolutnie między... Ale nie w Polsce. Istnieje zagrożenie. Chińczycy na przykład, nie jest to wiedza powszechna, chcieli przejąć jedną z polskich stacji radiowych i te zakusy na chęć przejęcia tejże stacji lokalnej do emisji własnych programów wciąż trwają. Nie jest to, znaczy dla części osób w Polsce jest to wiedza dostępna, że takie zakusy były. No dobrze. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na to, że po prostu są instrumenty i są mechanizmy niekoniecznie publikowania w mediach, Radek, pewnych konkretnych treści, które jakby wchodzą w zakres Zakładam, że jeżeli jest wojna informacyjna, to jest to wojna toczona w mediach. Natomiast ja z tego, co widzę, uważam, że jest to pewnego rodzaju mit, bo nam się wydaje, że Chinom będzie zależeć na tym, żeby pozyskać sympatię opinii publicznej w Polsce. Tymczasem jeśli przyjrzymy się na strategię postępowania Chin, to ona w wielu krajach polega na tym, że zyskuje się poparcie elit, tak? I z nimi się rozmawia bez pośrednictwa mediów. I ja nie widzę, szczerze mówiąc, poza tą informacją, którą dzisiaj się podzieliłeś, ja nie wiedziałem o tym, ale nie widzę jakiejś wielkiej ofensywy medialnej. A jeżeli spojrzycie państwo, wiele takich przykładów też mogę podać, ale może niekoniecznie chciałbym, żebyśmy ten spór toczyli publicznie. Ale nawet jeżeli na przykład jest Alipay czy AliExpress, to tam wynajęto blogerów po prostu, tak? Czy wynajęto, firma na H, ona się reklamowała w polskich mediach i wykupywała tam reklamy, tak? Ale zasadniczo był to jedyny przykład jakby zaistnienia w tak zwanym mainstreamie, natomiast to się toczy gdzieś poza, więc... Oczywiście na świecie szaleje wojna narracji, szaleje ta wojna aksjologiczna, która jest widoczna w przestrzeni publicznej. Natomiast ja często właśnie widzę, że wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką mitologią, jakoby Chinom w ogóle zależało na pozyskaniu sympatii opinii publicznej w Polsce. To jest kompletnie nie ta taktyka i to jest to, że Polska ma dwóch korespondentów zagranicznych, że nie rozumie tego kraju, o czym mówił redaktor Sajewicz, to nie jest element proxy, to nie jest jakby projekcja chińskiego soft power, tylko to jest decyzja Polski, tak, że sami chcemy tworzyć swoje narracje wokół Chin, nie chcemy wysyłać tam dziennikarzy, nie chcemy wiedzieć, tylko chcemy jakby potwierdzać taką tezę, że to Chiny zabiegają i tutaj atakują nas propagandą. A to są tylko jakieś epizody z tego, co mówisz. A jeżeli jest inaczej, absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja pierwszy przykład z brzegu chociażby, bodajże, ja nie wiem, lądowałem, to było we środę, bo tak sobie przypominam już miastami, co się działo. Jedna z głównych gazet w tym kraju, wciąż głównych. I w momencie, kiedy chińska, hongkońska policja wchodzi czyścić Uniwersytet Politechniczny, publikuje artykuł ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Okej,
Gazeta szczyci się tym, że publikuje różnego typu opinie, bo jest gazetą publikującą różnego typu opinie, ale wydaje mi się, że timing, tudzież nie zrobienie żadnej kontry, tudzież gdyby w Polsce gazety tyle czasu poświęciały, żeby też uwaga była poświęcana w równym stopniu takim problemom, jak chociażby sytuacja Ujgurów w Xinjiangu, byłoby to na miejscu. Czy w obecnej sytuacji taki artykuł akurat w tym timingu jest na miejscu? Nie wiem. A być może to był to element jakby globalnej strategii, bo często jest tak, że w Ministerstwie Zagranicznym Spraw Zagranicznych w Chinach jest niedyspozycja, żeby publikować takie artykuły we wszystkich państwach i wtedy też jest i w Polsce publikowane. To był słynny list, też niefortunny swego czasu, który tyle złych emocji wzbudził, zdaje się chyba we wrześniu, ale wydaje mi się, że to daleko jeszcze do tego, że mówić tu o jakiejś ofensywie soft power. Natomiast ja bym chciał zapytać o Rosję. Przed zagrożeniami, Radku. Przestrzegałem przed zagrożeniami, bo na przykład takimi, które są bardziej zdiagnozowane, które o wiele wyraźniej widać na przykład w Serbii, które ma i w serbskich mediach, które mają o wiele... Jeśli można, ja bym chciał zapytać Witolda Jurasza o Rosję, bo jednak to jest kraj, który tu rzeczywiście się nie cacka i tu ten soft power jest nieporównany, znaczy soft power czy hard power, ale ta wojna informacyjna, czy no nie wiem, jeżeli przeczytamy komentarze w internecie, tak, czy wiele stron internetowych, czy telewizji internetowych, no widać, że grają na destabilizację, na wzbudzanie chaosu w Polsce i to często nawet i krytykując Rosję. I wydaje mi się, że to jest gracz, który tutaj na nieporównywalnie większą skalę prowadzi tą wojnę informacyjną w Polsce niż inne mocarstwa, czy tymi. To jest bardzo ciekawy wątek. Do redaktora Jurasza będę miał jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę. To ja, jeśli można, zanim odpowiem na twoje pytanie. Ja jak słuchałem panie redaktorze, to taka myśl mi przeszła troszkę śmiała, jeśli pan pozwoli. Mianowicie, że pan jest trochę za mądry, jak na polską politykę i polskie media. Ja się nauczyłem jednej rzeczy, mianowicie jak ja tylko bardzo dużo pomyślałem. Kiedyś się z Bartkiem Radziejewskim podzieliłem tą opinią, powiedziałem, żeby tyle nie myślał. Bo to jest złe w Polsce w analizie polityki. Jak się dużo myśli, to się dochodzi do jakichś takich mądrych wniosków i im mądrzejsze są te wnioski, tym rzadziej to się sprawdza. Dlatego, że polska polityka i polskie media są naprawdę dość proste. No. Producentka, czy tam ktoś, kto wydawał to pismo, nie wiem jakie było, akurat jest na śmieciówce, tak jak 90% polskich dziennikarzy i trzeba czymś wypełnić szpalty, no i cześć pracy. Chińczycy... To jest jedna z najważniejszych osób, jeśli chodzi o media w tym kraju, która podejmuje decyzję o tym, aha, no okej, okay. W każdym razie powiem szczerze, widziałem... Poza wszystkim tak zupełnie uczciwie, jak przeprowadziłem kiedyś wywiad z ambasadorem Rosji, to dostałem 1000 pytań, dlaczego ja w ogóle z nim rozmawiałem. No dlatego z nim rozmawiałem, bo w mediach pracuję. Proste, nie? Czy mnie interesuje timing? Nie interesuje mnie po prostu. Akurat się zgodził na rozmowę, a później szczerze powiedziawszy przez komputer mi padł i przez 2 miesiące nie byłem w stanie odzyskać nagrania. Później odzyskałem, więc napisałem. Naprawdę nie ma w tym wielkiej filozofii, tak zupełnie. Przynajmniej w moim wywiadzie z ambasadorem Rosji nie było żadnej filozofii. Poza tym, że uważałem, że to jest ciekawe, żeby on zabrał głos, jeszcze ciekawsze jest, żeby powiedział to, co naprawdę myśli. Co do tego, co pan wspomniał, że jest dwóch korespondentów w Chinach, to oczywiście źle, ale na Białorusi jest jeden w tej chwili. I to mnie trochę bardziej niepokoi niż dwóch w Chinach, bo Białoruś jakby jest bliższa i śmiem twierdzić jednak dla Polski ważniejsza. W ogóle mam takie wrażenie, że my od jakiegoś czasu mamy, szczególnie po prawej stronie debaty publicznej, taką tendencję do szukania jakichś takich fajnych, cudownych recept, prawda? Ankara, Budapeszt, później Pekin. I wymyślamy, prawda, co to my nie zrobimy wielkiej konstrukcji i wtedy dzięki tej konstrukcji to się coś takiego stanie wielkiego. No a po sąsiedzku jest Białoruś, od 25 lat nic nie wyszło. I jakoś mam wrażenie, że te wszystkie Ankary, te wszystkie Pekiny, to jest taki fajny excuse dla nas, prawda? Bo my mamy, druga strona oczywiście ma jeszcze prościej, bo druga strona ma dla odmiany nie ma tych fascynacji intelektualnych, co jest
nie wiem, co jest gorsze, błędna fascynacja intelektualna czy brak fascynacji intelektualnej, szczerze powiedziawszy. Znaczy ja wybieram emigrację wewnętrzną, jak chodzi o wybór tych. Jak chodzi o tą wojnę informacyjną, ona się z całą pewnością toczy. I tutaj część przechodzę do odpowiedzi na pytanie Radka, tylko pytanie o cel tej wojny informacyjnej, czy też ofensywy informacyjnej. Pan na pewno wie nieporównywalnie więcej ode mnie i to w geometrycznym jakby skali niż ja na temat Chin, ale mam wrażenie, że to jest jednak, no cel jest bardzo przyziemny, gospodarczy. Ja pamiętam, proszę Państwa, kiedy miałem przyjemność kierować, może bardziej powiem, kiedy miałem zaszczyt, bo czy przyjemność to akurat jest wątpliwe. Kiedy miałem zaszczyt kierować polską placówką na Białorusi, to na Białorusi była taka wielka fascynacja Chinami. To znaczy niektórzy, i to zarówno w opozycji, jak i we władzy białoruskiej, widzieli taką wizję, prawda, my jesteśmy tutaj w tej strefie zgniotu, ale tu za moment przyjdą Chiny. No i pamiętam, że mówiłem się z ambasadorem Chin na lunch i go to spytałem, on się tak na mnie spojrzał i się uśmiechnął. Takim jakby, ale o czym pan w ogóle mówi? Tego nie ma, to jest humbug. Po prostu tak, owszem, zainwestujemy może tam 300 milionów, może 400. No, to po co miałaby być ta wojna informacyjna, skoro... No, tak się zastanawiam, czy to, co powiedział pan redaktor Jurasz na początku swojej wypowiedzi, to nie jest odpowiedź na to, dlaczego Chiny nie kupują gazet u nas. Może nie muszą po prostu. Może prościej jest podsunąć tekst, czy wywiad, czy... Ja tylko chcę dodać, że ja mam takie wrażenie, że panowie zaczęliście generalnie i to też jest, okej, będzie trochę emocji. Ponoć było wcześniej, więc teraz też będą trochę emocje. Ja mam właśnie wrażenie, że dokładnie to jest to, w co wpadamy w Polsce mówiąc o Chinach. Szczególnie jak zaczynają się tematy, które są delikatnie mówiąc delikatne. To jest właśnie takie traktowanie tego z takim uśmiechem, a co te Chiny są tak daleko, a co ten soft power nam może zrobić, jeśli tam w jakiś sposób wojna informacyjna, gdzie wojna informacyjna? Powiem panu, że szczerze powiedziawszy, powiedzenie dla dyplomaty, Białoruś jest ważniejsza niż Chiny. Ja jestem Białorusinem z pochodzenia, spędziłem wiele lat jako korespondent Polskiego Radia na Białorusi też. Nie wiem, czy jest ważniejsza, jest na pewno, to jest inny ciężar gatunkowy. Znaczy dla Polski śmiem twierdzić, że ma większe znaczenie, czy rosyjska armia będzie w okolicach Smoleńska, czy bezpośrednio na granicy Polski, niż to, co się dzieje pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Przepraszam, to jednak znajmy swoją skalę. Jeżeli my nie jesteśmy, a nawet jeżeli pan ma rację, to problem polega na tym, że my nie mamy żadnego wpływu na miejsce Chiny w ich układzie ze Stanami Zjednoczonymi. Mnie się wydaje, żadnego. Że to są zupełnie dwie różne płaszczyzny po prostu. Czyli nie powinniśmy chyba wybierać jednego albo drugiego. Jak najbardziej, dlatego że jakby tutaj naturalnie jakby też z geopolityki Białoruś jest naszym sąsiadem, jest mniejszość polska, jak pan dobrze wie, na Białorusi dosyć liczna, więc to jest kwestia jak gdyby raptem był atak kosmiczny, jak wchodzimy już w takie kategorie, i czy ratować Polaków na Białorusi, czy Polonię nieliczną w Chinach, to zapewne rzeczywiście. Dobrze, a gdyby pan mógł to przełożyć na język, bo ja jestem w stanie na przykład to, co ja uważam na temat Białorusi, przełożyć na język bardzo konkretów. To znaczy, co mamy zrobić, że mamy przestać mówić o demokracji, o prawach człowieka. No nie możemy całkiem machnąć ręką, więc, no bo jednak jakieś wartości reprezentujemy. Mamy zadbać o to, żeby nasza mniejszość była naszym atutem, a nie obciążeniem w naszych relacjach. Mamy spowodować, żeby polskie inwestycje były, a nie tylko rósł handel, zresztą też marnie, ale handel nie powoduje zmiany. Mamy nawiązać stosunki z nomenklaturą, mamy dać stypendia, ale nie tylko tym, którzy chcą stamtąd uciec i nigdy stamtąd nie wracają, tylko jak Amerykanie Fulbrighta, tym, którzy kiedyś będą działać na naszą korzyść. Mogę panu to przełożyć na konkrety. Czy pan może przełożyć na konkrety, ale takie realne, a nie takie bardzo, prawda? To, co pan mówi o Chinach. Co my mamy zrobić? Jest pan ministrem spraw zagranicznych, dysponuje pan tym, czym pan dysponuje, a nie tym, czym pan by chciał dysponować. I musi pan napisać instrukcję. Raz, dwa, trzy.
Znaczy widzi pan, w przeciwieństwie do pana, ja nie jestem dyplomatą, ani mam, doświadczenie. Dobrze, ale pan kierował placówkami, tak? Ja nie miałam tego doświadczenia. Ja obserwuję jedynie moich też kolegów i koleżanki, niektórych ze studiów, kierujących nawet placówkami w różnych częściach świata, także w Azji. Więc ja nie wejdę w tą rolę, którą pan mi daje. Ja zwrócę tylko pana uwagę na to. Rzeczywiście, jak państwo obserwujecie, ostatnie lata dla relacji polsko-chińskich są niezwykle trudne, dlatego że jakby doszło do pewnego na pewno wyciszenia, czy też wygaszenia entuzjazmu i to jest bardzo wyraźne po obu stronach. Tak, jest mniej wizyt oficjalnych, jest mniejsza ranga przy okazji, no nie wiem, ostatnio były dam państwu przykład, te słynne, zresztą to jest przykład, który mnie tam nie było, akurat byłem też gdzieś na jakimś wyjeździe w Azji, ale pan Pyfel tam był, więc naszym... Nie, Radek Pyfel, nie, chciałem po prostu... Ja zawsze się rozwija. Najmocniej w tym sensie... Myślałem, że to będziemy nie, w tym sensie bez emocji. Nie. Radku, to chodzi tylko o to, że po prostu ja dziennikarsko, jak mam gościa w studio, nawet jak go znam na ty, to staram się, pamiętasz, jak mieliśmy wywiady, więc mówimy na pan sobie, więc wyłącznie z tego się bierze, ale szefem naszej misji na te targi międzynarodowe w Szanghaju był, zdaje się, ktoś w randze dyrektora departamentu. Dobrze mówię? To w Szanghaju. W Szanghaju, tak. Więc tylko państwu jakby mówię o tym, że w ostatnich latach naprawdę bardzo wyraźnie doszło do takiego no... Ale wcześniej był wiceminister, 3 tygodnie wcześniej był wiceminister. No tak, ale to nie zmienia faktu, że ta intensywność, która była w naszych relacjach w latach 2010 po Expo w Szanghaju 2015, jest to wiele mniejsza. Ona się z różnymi rzeczami wiąże. Wiąże się ze zmianą też z różnymi optykami w obozie władzy patrzenia na Chiny. Co można by zrobić? Na pewno, jak Chiny są takim państwem, które do wszystkiego potrzebuje parasola rządowego. To jest akurat jedna z podstawowych kwestii zrozumiałych także dla naszych rządzących, więc na pewno, gdyby taka intensywność wizyt chociażby była większa, na pewno by się to... Czy możemy... Panowie, mamy jeszcze 5 minut. Czy ja mogę skorzystać z mikrofonu i zadać pytanie Radkowi, a jeżeli nie będziesz chciał odpowiedzieć, to nie odpowiadaj, możesz się uśmiechnąć znacząco. Czy jak byłeś w tym banku w Szanghaju, bo to w Szanghaju było, prawda? W Pekinie. No i reprezentowałeś nasz kraj. Jakbyś tak porównał swoją pracę z pracą kolegów z innych państw, to odnosiłeś wrażenie, że masz do czynienia ze sprawniejszą czy mniej sprawną administracją państwową? Zawsze się znacząco uśmiecham. Zawsze. Proszę państwa, ja myślę, że to jest zawsze rywalizacja dyplomacji ekonomicznych różnych krajów i to, jak ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, no to było świetne miejsce, bo było nas w Radzie Dyrektorów ponad 20 osób z różnych części świata i to był paradoksalnie miejsce, w którym bardzo dużo nauczyłem się o Polsce, tak? Bo bardzo dużo nauczyłem się o Polsce, zobaczyłem nasze położenie geograficzne, jakby to jest świetny taki moment, żeby można było właśnie, to był dla mnie największy paradoks, że najwięcej nauczyłem się o własnym kraju, ale wracając tutaj, jeśli pan pozwoli, proszę państwa, no nie dajmy się zwariować naprawdę, jeśli chodzi o te emocje, bo wydaje mi się, że to, co Tomasz Sajewicz tutaj mówi, no nie pan Sajewicz, tylko Tomasz Sajewicz, kreśli taką wizję akurat, że ta wojna informacyjna się toczy w Polsce, to wydaje mi się, że dużo większa destabilizacja... Nie, jest... Ja od razu prostuję, nie, ona się nie toczy w Polsce. Ja mówię o zagrożeniu dla Polski. Cały czas ty właśnie tak, powtarzasz. Ja powiedziałam, że wojna międzyinformacyjna to toczy się między Chinami i USA w tym wymiarze informacyjnym. Obydwa społeczeństwa są w jakiś sposób poddawane i bombardowane z obydwu stron. Wydaje mi się, że z chińskiej jednak ciut więcej. Jeśli chodzi o Polskę, wyłącznie mówiłem o to, że soft power jest chińskie, jest absolutnie tematem w Polsce niedocenionym, szczególnie biorąc pod uwagę, ile się pisze na temat rosyjskiego soft power. Tak, proszę państwa, ja tylko krótko 3 rzeczy, tak, bo no, pierwsze, żebyśmy nie dali się zwariować. Tak? Ja jestem obywatelem polskim, tak jak Tomasz Sajewicz i też jakby zależy mi
na tym, żeby nasz kraj był uważany za bardzo znaczący, żeby awansował cały czas w tej randze w polityce międzynarodowej, ale naprawdę, naprawdę nie jest tak, że gdzieś tam wszyscy w Pekinie to się wręcz zastanawiają, co zrobić, żeby tutaj pozyskać jakby poparcie opinii publicznej. Ja bym chciał może, żeby tak było, ale po prostu też Chiny działają inaczej. I dobrze, że Tomasz Sajewicz to wyjaśnił, że to nie chodzi o Polskę, tylko o cały świat, że to jest globalna wojna informacyjna, ale w Polsce wiele mamy naprawdę dużo wyzwań w relacjach z Pekinem. I gdybyśmy się koncentrowali na tym, czy uważali, że to się toczy gdzieś w mediach, czy na spotkaniach, czy w dyskusjach internetowych, to jest odwracanie uwagi od tych wyzwań, które naprawdę są ogromne i które się toczą w infrastrukturze, w logistyce, w energetyce, w wielu, wielu branżach. Tak? Jakbyście się Państwo przyjrzeli, to tam są poważne dylematy, wielkie dylematy i tam się dzieje naprawdę dużo ogromnie ważnych rzeczy, które będą decydowały na najbliższe lata czy dekady, a nie gdzieś tam jakaś ta wojna informacyjna. Proszę Państwa, co do Białorusi i Chin, bo panowie tutaj weszliście w taki spór. Ja uważam, że to jest właśnie błąd w Polsce, że często to jest albo Białoruś, albo Chiny. Dlaczego nie zwiększyć liczby korespondentów i tu? Właściwie co ma ten spór rozstrzygnąć, tak? Wydaje mi się, że obydwa kraje są bardzo ważne. Trudno to w ogóle nawet jest porównywać, bo Chiny są mocarstwem numer dwa, a Białoruś jest historycznie z nami związanym krajem, Wielkim Księstwem Litewskim. Tak? Nie wiem, czy akurat spadkobiercą tej tradycji zarządów Aleksandra Łukaszenki, ale bardzo bliski nam kraj, nawet najbliższy ze wszystkich sąsiedzkich. Więc nie widzę tutaj sensu spierania się, czy ten dodatkowy korespondent to ma pojechać do Szanghaju czy do Mińska. Może i tu, i tu. I wielokrotnie tak jest, żebyśmy, proszę Państwa, no, odpowiadając na te ważne pytania, nie dawali się wpuścić niczym pies Pawłowa, no, że to jest dobre, a to złe, tylko kalkulowali, wybierali jak najrozsądniejsze, jak najlepsze rozwiązania. I sądzę, że ten spór tutaj, te emocje, właśnie i zawsze jak dochodzi do emocji, to te spory mają taką tendencję do radykalizowania się, ale popieram zwiększenie liczby korespondentów zarówno na Białorusi, jak i w Chinach. Tak? Z wielu powodów. A w sporze, co jest ważniejsze, nie zabieram głosu. Dyskusja zrobiła się gorąca. Zobaczymy, czy pytania ją uspokoją, czy wręcz przeciwnie. Pierwsze pytanie już było 15 minut temu, więc od razu mówię, że to będzie pierwsza osoba. Proszę przez chwilę podtrzymać ręce w górze. Postaram się do wszystkich podejść. Chciałbym wrócić do kwestii wojny informacyjnej i obecności Chin w polskiej przestrzeni informacyjnej. Od około miesiąca dziennik związany z trzecim ugrupowaniem parlamentarnym, czyli z lewicą, publikuje propagandowe teksty chińskie, nie jako reklamę, tylko jako teksty dziennikarskie na licencji chińskiej. Redaktorem naczelnym tego pisma jest były poseł tejże lewicy, a wydawcą wiceszef głównej siły lewicowej, więc Chińczycy jednak weszli w polską przestrzeń medialną, urabiają opinię docierającą do wyborców trzeciej siły parlamentarnej. A pytanie jest, drugie moje pytanie dotyczy kolejnego gracza, to jest Unia Europejska i obszar Azji. Pytanie, czy przypadkiem czy Unia Europejska jest w stanie wrócić na tory wspólnej polityki wobec Chin, co by było dla nas pewnym narzędziem, ułatwiałoby nam prowadzenie dyplomacji oraz czy konflikt amerykańsko-chiński nie koncentruje się w tej chwili na wypychaniu Stanów Zjednoczonych szerzej zachodu z obszaru Azji i budowy tak naprawdę obszaru azjatyckiego, którym parasolem ochronnym są Chiny i one sobie układają układankę hindusko-rosyjsko, tam malezyjską, i przez to wychodzą na świat zewnętrzny. Dziękujemy. Który z panów chciałby się... Znaczy, ja się tylko odniosę, wydaje mi się, że pewnie Radek będzie chciał na ten temat się wypowiedzieć. Ale to, o czym pan powiedział, ja chcę, żeby państwo jasno zrozumieli, bo być może tak jak do Radka nie dotarło to nie to, że... Ale być może na pewno to ja się źle wyraziłem. W wojnie informacyjnej, tak jak w temacie naszego dzisiejszego panelu, chodziło mi głównie o wyzwania między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Ja się zajmuję bardziej, badam chińskie soft power w Europie Środkowo-Wschodniej i staram się też uczulić państwa właśnie na ten problem, że to nie jest kwestia
jak nazwał to Radek, gdzieś tam jakaś, tylko to jest naprawdę rzeczywistość, w której my w tej chwili jesteśmy. Tutaj pan dał kolejny jakby przykład, to już jest jakby do państwa. Ja krótko powiem, czy Unia Europejska może jednym głosem mówić w stosunku Chin? Oczywiście, że nie może. Nie ma takiej możliwości, dlatego że ośrodek niemiecki i interesy niemieckie w Chinach są tak, ja znam to z opowieści dyplomatów i niemieckich, i francuskich, i naszych dyplomatów, którzy chodzą na spotkania w delegaturze Unii Europejskiej w Pekinie, jakie tam się dyskusje toczą. Oczywiście każdy reprezentuje swój kraj i dostaje wytyczne. Unia Europejska stara się to spinać, ale ze względów gospodarczych, ekonomicznych wydaje mi się, że bardzo trudne będzie, żeby Unia Europejska miała słyszalny głos. To po pierwsze, po drugie, jak też to jest jedna z oczywistych oczywistości, że Chiny wolą rozmawiać z każdym państwem osobno niż z Unią Europejską jako taką, ale powtórzę raz jeszcze, będą 14 lat, widziałem kwestia zaangażowania niemieckiego w Stanach Zjednoczonych, w Chinach jest tak duża, że Chiny, dla Chin ten partner jest, no, ten czynnik jest niezwykle ważny. W tej chwili jeszcze już Brexit, ale jeszcze też Londyn jest tą stolicą, która osobno swoje interesy załatwiała bardziej niż wewnątrz Unii Europejskiej z Chinami. Tak jest moje punkt widzenia. Panowie, bardzo proszę, pytanie jest bardzo ciekawe. Może któryś z panów chciałby się jeszcze odnieść? Radek? Ja może krótko, bo zostałem tu już wywołany do odpowiedzi. Co do tej całej wojny informacyjnej, to już państwo moje zdanie znacie. Uważam, że jest dużo więcej bardzo ważnych wyzwań w relacji z Pekinem i tutaj się poddaję, no uznaję porażkę z Tomaszem Sajewiczem, który po prostu już nie będę się wykłócał. A raz już przed chwilą powiedziałeś, że to jest jednak wojna informacyjna, wojna globalna, która się toczy globalnie, teraz że lokalnie, ale tak czy inaczej, no ja już uznaję tutaj swoją porażkę w tym sporze i nie chcę zmieniać państwa zdania. Natomiast co do Unii Europejskiej, to myślę, że jak to może wyglądać, to pokazał Emmanuel Macron, tak? Ostatnia jego wizyta u nas zbulwersowała nas ta wypowiedź dotycząca NATO i śmierci mózgowej, tak? Ale pamiętajmy, że tydzień wcześniej on przed tym wywiadem dla The Economist, on był w Chinach i tam właściwie uratował tą imprezę szanghajską, gdzie Polska była reprezentowana na poziomie dyrektora departamentu. Co prawda 3 tygodnie wcześniej na innych targach Azji Południowo-Wschodniej odbywających się pod kasłem Pasa i Szlaku byliśmy reprezentowani przez wiceministra z kolei, tak? Więc to też tutaj nie wyciągałbym bardzo pochopnych wniosków, bo to, że raz jest taka ranga, następnym razem może być zupełnie inna. Więc tu nie przesądzałbym sprawy, ale wracając do Macrona, on ustalił po prostu sobie już globalną agendę z Chinami, czy to climate change, kwestie ekologiczne, czy to współpraca w Afryce, czy to współpraca nad multilateralizmem, czytaj osłabianiem hegemonii amerykańskiej i wyszedł zdecydowanie przed szereg, gdzie potem go powstrzymywała Angela Merkel. No i to się, proszę państwa, zawsze kończy taką zabawą w Unii Europejskiej, kto był pierwszy. No bo wtedy wszyscy mówią, wychodzicie przed szereg. Nie, to wy byliście pierwsi, bo 16+1, Europa Środkowa i cały czas jest ta zabawa, kto był pierwszy i kto się pierwszy wyłamał. No na końcu ktoś zostaje z czarnym Piotrusiem i jakby żeruje tą całą zabawę. A jeśli ktoś się pierwszy wyłamuje, to dostarcza tą wartość dodaną do Pekinu i to jest pewnego rodzaju pułapka, z której Europa powinna się wydostać, no ale to są wszystko nasze oczekiwania, czy jak to będzie, no czas pokaże. Natomiast nie widzę, widzę, że w Europie jest cały czas grany ten sam numer, tak? Ktoś się wyłamuje, jest krytykowany, a potem ci, co krytykowali, znowu oni się wyłamują. I tak to trwa przez cały czas, a wizyta Macrona jest tego dobitnym przykładem i jeżeli, no myślę, że na tyle, na tym bym poprzestał, bo jeszcze jest wiele pytań. Dziękujemy bardzo. Chcę szybko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że na tamtych wcześniejszych targach, gdzie był nasz wiceminister, głową przyjmującą był gubernator prowincji, na targach w Szanghaju głową przyjmującą był prezydent Chińskiej Republiki Ludowej. No okej. Okay. Ja mam po jednym pytaniu dla każdego z panów, ale krótkie pytania. Pan Radosław Pyfel wspomniał, że Łódź jest w bardzo ciekawym położeniu, czyli pośrodku Waszyngtonu a Pekinem, między Waszyngtonem a Pekinem. Chciałbym zapytać, co z tego faktu wynika i jak konsumujemy to położenie,
a w zasadzie druga część, czyli jak konsumujemy. Nie, to była taka ciekawostka tylko. To już uzyskaliśmy odpowiedź, czyli domniemywam, że w ogóle nie konsumujemy. Nie, ja konsumowałem, muszę panu powiedzieć, bo kiedy byłem przedstawicielem Polski w banku, to bardzo dużo udawało mi się przyciągać, budzić zainteresowanie Polski i przyciągać bardzo wiele osób z wysokiego szczebla, dlatego że dla nich było to zwyczajnie wygodne. Oni latali do World Bank, latali do Waszyngtonu i po prostu Warszawa była idealnie, no prawie że pośrodku, bo idealnie to jest Łódź, tak, ale no może powstanie CPK, to będzie jeszcze bliżej, ale to już był jakiś uzysk z tego, tak? No ale to bardziej powiedziałem jako anegdotkę czy ciekawostkę. Nie chciałem tu uderzać w wielkie geopolityczne plany, właśnie te Ankary, Waszyngtony, Pekiny i tak dalej, tak? Ale no, taka ciekawostka, która czasem może być użyteczna. Rozumiem, dziękuję. Pytanie do pana Jurasza. Czy rejon Polski może być objęty terminem proxy wars? I pytanie do pana Sajewicza. Jak medialnie, jaka jest narracja na Białorusi w kontekście Polski? Jak Polska jest przedstawiana i odbiegana? Nie pracuję na Białorusi już od 14 lat. Ja byłem korespondentem wcześniej, także ja na to mi się pytanie pan Jurasz odpowie również. Może więcej pytań byśmy, to będzie sprawniej. Więcej, dobrze, z tego sektora teraz poproszę, bo pan, potem wrócę tutaj jeszcze, ale to powiem potem dlaczego. Pytanie Białorusi. Dobrze, to może ja teraz. Też do pana Jurasza pytanie, bo powiedział pan, że Polska, znaczy Rosja nie jest, elity rosyjskie nie są gotowe na to, psychicznie gotowe na to, żeby być junior partnerem amerykańskim. Tak chyba coś takiego padło, a czy one są gotowe, żeby być takim partnerem dla Chin? I czy są w stanie, czy zdają sobie sprawę, że są, czy też... A może tak nie jest, że stoją przed wyborem właśnie, wyboru pana, że tak powiem. I kogo się bardziej boją? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy Afryka jest może, czy może panowie by coś powiedzieli na temat, w końcu mówimy o konflikcie amerykańsko-chińskim, czy Afryka jest takim polem bitwy w trakcie tej wojny? I pytanie do panów, którzy w Chinach bywają może częściej. Czy i w jaki sposób soft power Amerykanie używają w Chinach? Dziękuję. Ja bym się panów chciał zapytać o właściwie ten tytułowy temat, bo pytanie było o wojnę. Panowie tutaj właściwie na samym początku zgodzili się, że wojny nie będzie, bo się nikomu nie opłaca. Ja powiedziałem, że się zaczęła już przecież. Znaczy, ale wojny w tym klasycznym rozumieniu, że będzie taka wojna nowoczesna, czyli handlowa jakaś. Natomiast no, jakkolwiek ja się z panami absolutnie zgadzam, że wojna się nie opłaca, to patrząc na historię świata stwierdziłbym, że większość wojen, które wybuchały, nie opłacały się obu stronom. Szczególnie pierwsza wojna światowa i... Tak, to akurat jakby z punktu widzenia większości państw europejskich, akurat Polska się do tego nie zalicza. Natomiast większość wojen, które wybuchały, nie opłacały się stronom, które wchodziły do tej wojny. W związku z tym jednak może warto by było rozważyć tę sytuację. W związku z tym chciałbym zapytać o to, co tu niejako pobocznie padło, bo w przypadku, gdyby doszło do konfliktu amerykańsko-chińskiego, jaką rolę miałoby odegrać tutaj NATO i jak ważne jest to, co się w tej chwili w NATO dzieje? Bo NATO w tym roku przeżywa chyba jeden z największych kryzysów swojej historii. Zgadza się pan z Macronem? Nie, ja uważam, że Macron to jest raczej przyczyna, a nie diagnoza. Okej. Ale jakby to nie jest jakby jedyny przejaw, bo jest jeszcze Turcja, która bardzo skłania się ku Rosji.
Jest Donald Trump, który obcina nakłady, które Amerykanie płacą. Jak to przekłada się na potencjalną rywalizację oraz w dalszej perspektywie na ewentualną wojnę? Dziękuję. Może poproszę o odpowiedź na te pytania, a potem zbierzemy następne, bo tutaj widzę, że rąk jest sporo. Na pytanie o czy istnieje, czy jakie jest amerykańskie ewentualnie soft power w Chinach. Jest, to jest amerykańska wiza. To jest najlepsze amerykańskie soft power, jakie istnieje. Amerykanie też poluzowali, też w odpowiedzi na poluzowanie ze strony Chin, kwestie wizowe dotyczące wiz biznesowych i wydaje mi się, że jeśli chodzi o soft power amerykańskie, to ta kwestia jest najbardziej taka znacząca. To ja króciutko postaram się odpowiedzieć na te pytania, na które mam odpowiedź, bo na te, na które odpowiedzi nie mam, to nie będę zmyślał. Jak konsumujemy, to pan zadał takie pytania. No, ja w ogóle, mój brat jest kapitanem żeglugi wielkiej i pływa teraz na kontenerowcu, który bierze ponad 21 tysięcy kontenerów 20-stopowych. No ja tak z ciekawości, czyli mniej więcej 11 tysięcy tych takich, co to zazwyczaj państwo widzicie na tirze. Jakby te kontenery ustawić jeden za drugim, to jest, bo sobie to przemnożyłem przed tym spotkaniem, to jest 144,7 kilometra. Zważywszy na to, że pociąg nie jedzie tak, że kontener dotyka konteneru, tylko jest jeszcze pomiędzy nimi odległość, jeszcze trzeba dodać lokomotywę, a najdłuższy pociąg może mieć tam circa 700 metrów, bo takie są te perony rozładunkowe, cargo, no to takie pociągi jeden za drugim ustawione, zakładając jeszcze pomiędzy nimi jakąkolwiek odległość, to jest tak mniej więcej 250 km, to jest jeden statek. Takich statków są dziesiątki, a takich trochę mniejszych, biorących po 7-8 tysięcy tych dużych kontenerów, to są setki. W związku z tym ja bym przestrzegał przed taką fascynacją, że oto, prawda, przez nas nagle ruszy chiński eksport. Owszem, jakaś część, tak? To znaczy rzeczy wysokotechnologiczne, poczta kurierska, która wymaga szybszego transportu, leki, żywność, ale to będzie zmiana rzędu może jeden. Eksperci kolejowi, z którymi rozmawiałem, mówią, że oni zakładają, że to w tej chwili może idzie chyba 96% chińskiego eksportu, że jakby ten jedwabny szlak powstał, no to może zmaleje to do 93-4. W związku z tym może się mylę, nie zgadzam się tutaj po prostu, nie spotkałem się z argumentami, które mnie przekonały, że to jakoś zasadniczo zmieni naszą sytuację. Pan spytał, jak jest Polska odbierana na Białorusi. No to jest pytanie, czy jak jest odbierana w opozycji. No jest odbierana w ten sposób, że zarzuciła tą opozycję, co jest błędem. Ja zawsze byłem za dialogiem z Łukaszenką, ale nigdy nie byłem za tym, żeby zarzucić opozycję, bo jaka się Zachód dogadywał w ramach detente ze światem komunizmu, to nie znaczy, że zarzucał wsparcie dla opozycji, tylko zmieniał, profilował. Ewentualnie profilował jeszcze tą opozycję, bo to jeszcze jest jeden element, mianowicie, że jak się daje komuś pieniądze, ja nic nie wiem o tym, żebyśmy dawali, ale tak hipotetycznie rozważam, to raczej generalnie on ma robić to, co się mu mówi, a nie robić to, co mu się podoba. W społeczeństwie jesteśmy odbierani dobrze. Uważam, że Białorusini są jedynym narodem za wschodnią granicą, z którym nie mamy jakichś fundamentalnych trupów w szafie. No bo z Rosjanami to jest taka psychoterapia na 5 pokoleń, z Ukraińcami pewnie na 3, z Litwinami też na 1, a z Białorusinami jest całkiem nieźle pod tym względem. Zastrzeżeniem, że my akurat właśnie postanowiliśmy spowodować u nich w ostatnim okresie, przypomnieć wszystkie przyczyny, dla których oni mieliby mieć do nas pretensje. Co, jak rozumiem, ktoś sobie wymyślił, że Zachodowi się znudziło kłócenie się o demokrację, więc trzeba znaleźć nowy powód, przyda się, jak Łukaszenka kiedyś odejdzie, prawda? A we władzach jesteśmy postrzegani jako ci, którzy teraz udają, że nie chcą obalić tej władzy. Ale tak naprawdę to chcą obalić tą władzę, z zastrzeżeniem, że to jest też bez sensu, dlatego że nigdy nie byliśmy nawet blisko obalenia tej władzy.
więc robimy tyle, dostatecznie dużo, żeby przekonać Łukaszenkę, że chcemy go obalić, niedostatecznie dużo, żeby go obalić lub też, żeby stworzyć iluzję, że możemy go obalić i spowodować jego ustępstwa, więc ta polityka jest w mojej opinii niezbyt rozważna. Pan zadał pytanie, czy oni są gotowi być junior partnerem Chin? Nie, absolutnie nie. Natomiast w drugiej części pańskiej wypowiedzi padło takie stwierdzenie, czy oni rozumieją, że oni muszą wybierać. No, po pierwsze, ja nie jestem przekonany, czy oni muszą wybierać, a oni już z całą pewnością nie są przekonani, że muszą wybierać. Oni chcą być własnym biegunem. To się może nie będzie nazywać teraz trzeci Rzym, tylko piąte Tokio czy whatever, piąte Silicon Valley. Ale absolutnie nie ma takiego przeświadczenia, że Rosja ma być czyimkolwiek junior partnerem, szczególnie, że jeżeli spojrzy pan na niektóre elementy, to bo gospodarczo oczywiście Rosja jest już dzisiaj cieniem Chin, ale militarnie nie jest cieniem Chin. Surowcowo nie jest cieniem. Kulturowo w sensie możliwości przyciągania, bo nie chodzi o potencjał, prawda, kulturalny, tak? Ja się nie znam na chińskiej kulturze, ale tak pewnie mają ogromną, prawda? Tylko troszeczkę nieeksportowalną z racji choćby języka, tak? I tego komponentu im brakuje. I tutaj Rosjanie są zdecydowanie w innym miejscu, prawda? Także nie, absolutnie takiej, po pierwsze nie ma takiej świadomości, po drugie ja nie jestem przekonany, żeby ona była w ogóle zasadna. Momencik, że moje pisanie ręczne jest takie, że zapisam sobie pytanie. Przepraszam, pan, że większość wojen wybuchała wtedy, kiedy się nikomu nie opłacało. To tak, mam pan rację, ale większość wojen nie wybuchała w sytuacji, w której był tak rozwinięty handel międzynarodowy. To też jest, przepraszam, ale jednak troszeczkę inna sytuacja. Natomiast oczywiście obydwie strony się do tego od lat szykują. No, Stany Zjednoczone, te przedsięwzięcia littoral ships, tak, te takie do operowania na płytkich wodach. Pierwsze te okręty były wodowane chyba już do jakichś mniej więcej 20 lat temu. Natomiast ja jak słyszę, że Chińczycy to już prawie, że są tacy jak Amerykanie, że już mają taką siłę, no to ja przepraszam, ale jednak Chińczycy póki co mają, zdaje się, dwa okręty, dwa lotniskowce, przy czym jeden to jest wyremontowany stary sowiecki, drugi jest wersją jego rozwojową, trzeci dopiero jest w suchym doku, więc to jeszcze long, long way to Tipperary i te dwa pierwsze to biorą maksimum 36, zdaje się 40 myśliwców, są nieporównywalne z amerykańskimi. Po prostu to jest w ogóle inny potencjał. Jeszcze jest kwestia opanowania technologii, tego, że to startuje, ląduje, startuje, ląduje. Nie mają samolotów, przecież te najnowocześniejsze samoloty chińskie, które operują z lotniskowców, to są rozwojowe wersje Su-27, no więc to jest inna generacja. Także myślę, że tutaj Chinom do Stanów Zjednoczonych jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo brakuje. Myślę, że za 20 lat będą w stanie, jeżeli plan jest, zdaje się, że mają mieć 5 lotniskowców za 20 lat. Amerykanie mają bodaj 11 w tej chwili. Już obcięli do 4 swoje plany, Chińczycy. Aha, już obcięli do 4, no więc. Także oczywiście obie strony są gotowe, natomiast pytał pan o kryzys NATO. No to już od jakiegoś czasu Amerykanie naciskają na partnerów europejskich, żeby marynarka wojenna zaczęła operować na przykład na Morzu Południowochińskim, ale prawdę powiedziawszy, no jakoś nie sądzę, żeby Bundesmarine zatapiało chińskie okręty. Proszę jeszcze Radka Pyfla o odniesienie się. Ja bardzo krótko. Rzeczywiście zgadzam się tutaj z Witoldem Juraszem. W tym konwencjonalnym uzbrojeniu ta przewaga Stanów Zjednoczonych jest miażdżąca, co moim zdaniem bardzo unieprawdopodobnia możliwość konfliktu takiego konwencjonalnego. Czyli Chiny na pewno będą zainteresowane nie wyścigiem zbrojeń tutaj w sensie dorównywania tej ilości lotniskowców, tylko przeniesienia tego konfliktu na inne
na inne obszary. I to się stało w Afryce, która właściwie stała się kontynentem chińskim bez użycia lotniskowców. Tak? Nie trzeba było budować lotniskowców czy wprowadzać tam armii. Ten kontynent został podbity projektami infrastrukturalnymi, finansowaniem, budową linii kolejowych. Kwestia jest taka, na ile Amerykanie zmuszą, a mogą spróbować, i to wcale byłaby rozsądna taktyka, doprowadzania do konfliktów, w których będzie potrzeba użycia armii. Na tym polu mają dużo większą przewagę. Natomiast Chiny będą dążyć do przenoszenia tego konfliktu na inne obszary, gdzie mają przewagę, czy to w technologii, czy to właśnie w infrastrukturze, czy w finansach, czy w dyplomacji. To się dzieje, w związku z tym wydaje mi się, że nikt nie będzie chciał tam akurat dążyć do konfliktu tego rodzaju, przynajmniej w Chinach, bo to się nie opłaca. Proszę Państwa, co do kolei, to też mogę to potwierdzić, to wzrośnie z 2% transportu kolejowego do może 4 czy 6%, to są niewielkie liczby, aczkolwiek to i tak spowoduje rewolucję na kolei, tak? Bo wzrośnie to o kilkaset procent i to będzie duża zmiana. Natomiast my w Polsce lubimy takie opowieści, które tłumaczą wszystkie zawiłości świata i poszukujemy jakiegoś świętego Graala w polityce międzynarodowej, czy to, nie wiem, tam, i zawsze trochę mi to przypomina taką sytuację, że zawsze są wielkie nadzieje, a to Ankara, a to Orban, ale potem Orban już głosuje inaczej, czyli zdradził, bo już tutaj żeśmy sobie wyobrażali, że to będzie jakiś odwieczny sojusz i tam się Polak, Węgier, dwa bratanki, potem jakieś inne głosowanie i znowu rozczarowanie. Więc nie szukajmy może już tego świętego Graala. To, jeżeli to wzrośnie 2 czy 3-krotnie, to będzie wielki biznes i to już są w tym duże pieniądze, bo to są też pieniądze na cle. Wokół tego powstają różne inne biznesy. Czy to w mieście Łodzi jest taki duży potencjał ze względu na lokalizację. Ale znowu, no, proszę Państwa, no, Tomasz Sajewicz tutaj wskazywał na to, że tak niewiele wiemy o Chinach, żebyśmy nie przesadzali z tymi oczekiwaniami, bo one zawsze będą zawiedzione. Ja tu nie. To jest może problem jakichś nadmiernych oczekiwań. Trzeba to zbilansować i jakby tutaj wygaszenie tych emocji to jest może nieefektowne, ale bardzo pożyteczne. Proszę Państwa, co do wolumenu, okej. Okay. On może wzrosnąć do 4%, ale wartość tego wolumenu będzie większa. To pamiętajcie Państwo o tym, że droższe rzeczy są przewożone koleją. I też pamiętajcie, że czasami w pewnej grze nawet 7 kier jest tym brakującym elementem i może bardzo dużo ważyć. Tak? I także zwróciłbym uwagę na tą wartość strategiczną, bo nawet jeżeli to będzie 4% wolumenu całego transportu między Azją a Europą, nawet jeśli będzie to wolumen droższy, to on często może dużo ważyć. I tutaj Polska nie ucieknie od tej roli, nawet wydaje mi się niestety, proszę Państwa, że czy my będziemy chcieli, czy nie, to ten dylemat będzie cały czas tutaj obecny. Co do Afryki, wydaje mi się, że tam mamy do czynienia z tą sytuacją zaprowadzenia nowych reguł i standardów. I Zachód jest trochę bezradny. Teraz nawet już się zaczyna przyłączać, bo Chiny zaczynają oferować czy to Italii, czy to Francji w ogóle współpracę w Afryce. Ustanowiono tam nowe standardy zupełnie. I to dosyć dobrze tam się sprawdzało. Moim zdaniem to się kompletnie nie sprawdzi w Polsce. Dogadywano się z elitami czy ze starszyzną. To są bardzo silnie schierarchizowane społeczeństwa w Afryce, pamiętajcie Państwo. I ten model chiński wypalił. Czy sprawdził się w tym sensie, że dogadano się ze starszyzną w tych poszczególnych krajach. Zaoferowano finansowanie, projekty infrastrukturalne. I dzisiaj można powiedzieć, że Zachód nie ma na to odpowiedzi, tak? Bo tylko jest krytyka, a ta krytyka jest jałowa, no bo możemy krytykować, że postępujecie niezgodnie z regułami. Chińczycy odpowiadają, ale jakimi regułami? My tu ustanawiamy własne. I co z tego wynika? No nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? To jest przykład Afryki. Co do amerykańskiego soft power, on działał i to całkiem skutecznie. Ameryka była bardzo atrakcyjnym krajem i chyba wciąż jest i takim jeszcze długo pozostanie, także w Chinach. Natomiast zaczęło się już nie na żarty, no bo w Chinach jest o kontrola informacji, o której mówił Tomasz Sajewicz, tak? I w ogóle wzmocniła się kontrola, jeżeli żyjemy w Chinach, to jest dużo więcej kontroli bezpieczeństwa, to jest bardzo widoczne. Po prostu jest odcięto Amerykanów, uniemożliwiono im projekcję tego soft power. Tak? Jest duża cenzura, jest zakaz działania organizacji propagujących ten soft power amerykański. To wcale nie jest takie
takie proste. To bardzo jest widoczne w przypadku Hongkongu, który jest inaczej, ludzie są tam edukowani, mają dostęp do innych mediów i oni myślą zupełnie co innego niż ci ludzie wychowani na kontynencie. I elity władzy w Chinach doskonale wiedzą, że jeżeli umożliwią projekcję amerykańskiego soft power, to podcinają gałąź, na której siedzą, blokują to. To jest ostatnia kwestia, czy pierwsza wojna światowa się nikomu nie opłacała, pan akurat wyszedł, ale tak, zgadzam się z tym i gdybym pełnił inną funkcję, a nie takiego komentatora, który przyjechał na spotkanie, to bym pewnie się nie wypowiedział w tym temacie, ale to przyznałem, że wydaje mi się, że tej wojny nie będzie takiej, jak sobie wyobrażamy, chociaż uważam, że ten konflikt już się rozpoczął. Gdybym pełnił inną funkcję, to bym tak zdecydowanie się nie wypowiadał. Ale też uważam, że faktycznie często człowiek jest istotą emocjonalną, często tych konfliktów dochodzi dlatego, że ktoś nacisnął na spust czy pociągnął za cyngiel i to się nikomu nie opłacało. Tego też bym zasadniczo nie wykluczał, czy taką możliwość brał pod uwagę. Natomiast myślę, że konwencjonalny konflikt byłby zdecydowanie bardziej w interesie Amerykanów. Mają tam ogromną przewagę. Tylko pytanie jest takie, jak mieliby taką wojnę wygrać, skoro widzieliśmy, jak było to na Bliskim Wschodzie, gdzie trwało to kilkanaście lat i nie udało się właściwie osiągnąć. Trudno nawet ustalić, co to znaczy wygrać w tym przypadku. No właśnie, co to znaczy wygrać, ale na pewno tutaj przewaga jest miażdżąca. W innych obszarach już taka nie jest. No i jaką to przybierze formę, to trudno powiedzieć i niczego nie można wygrać. Tak jak to 30 Tomasz sekund Sajewicz. W kwestii Afryki, ja uważam, że w przeciwieństwie do Radka zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział o kontynencie afrykańskim i szczególnie w kontekście Europy i Stanów Zjednoczonych, ale uważam, że wzajemne zainteresowanie znacznie osłabło. Pamiętam 2000 lata i z wielką pompą organizowane szczyty afrykańskie. One już nie są z tak wielką pompą organizowane, one są też organizowane na o wiele niższym poziomie. Przypomnę Państwu też ubiegły rok, bardzo ważny moment, śledztwo Le Monde, które wykazało, zresztą mój kolega został z tego powodu wyrzucony z Chin nieomalże, śledztwo Le Monde, które wykazało, że zbudowana za pieniądze chińskie siedziba Unii Afrykańskiej jest naszpikowana urządzeniami szpiegowskimi. W jaki sposób to odkryto? Ponieważ jak wszyscy wychodzili z pracy, to okazało się, że raptem rosło spożycie energii przez ten budynek. A okazało się dlatego, że włączały się komputery i to wszystko było zasysane do Chin. To a propos tego, w jaki sposób w tej chwili też z mojej perspektywy, co jest ważne w relacjach chińsko-afrykańskich. Proszę Państwa, mamy jeszcze wynegocjowane 10 minut. Mam tutaj jedno pytanie i zapamiętane trzy ręce po drodze i... No właśnie, pytanie czy komentarz. Króciutko, będę mówił bardzo szybko. Równowagi sił, o równowadze sił nie możemy tutaj mówić. To już Nicholas Spykman w 1946 roku powiedział, że państwa nie dążą do żadnej równowagi sił. Zawsze dąży się do tego, żeby mieć jakąś swobodę działania inną, czy taką, którą możemy wykorzystać przeciwko drugiej stronie. Co do konfliktu konwencjonalnego, niekonwencjonalnego. Jako wojskowy nie zgodzę się tutaj, dlatego że Chiny posiadają siły nuklearne, posiadają tak zwane second strike capability, to jest inaczej w tej chwili rozumiane niż w kontekście zimnej wojny, kiedy mieliśmy mutual assured destruction. Strony trzymały się w szachu, żeby tak to jest paradoks, ale stawiając jako zakładnika własne populacje, licząc na to, że druga strona nie uderzy, bo my uderzymy w ich populację. To był absurd, ale to utrzymywało zimną wojnę w takiej postaci, w jakiej się rozgrywała. Natomiast w przypadku Chin, w przypadku Tajwanu, kwestii ruchów separatystycznych, to ja chciałem zwrócić uwagę na 2019 rok, na ten rok, na Białą Księgę Chińskiej Obronności, gdzie wprost mówi się o roli sił zbrojnych, zapewnienie czy obrona narodowego bezpieczeństwa publicznego. To jest pierwsze zadanie, czyli obrona reżimu KPH i sprzeciw i powstrzymanie niepodległości Tajwanu, rozprawianie się ze zwolennikami ugrupowań separatystycznych, niepodległość Tybetu, ruch na rzecz utworzenia wschodniego Turkistanu. Każdy z tych czynników może być punktem zapalnym w Chinach, gdzie Chiny nie odpuszczą w tym momencie. Pierwszoplanowym teatrem działań rozpatrywanym i przez Chińczyków, i przez Amerykanów to jest przejęcie Tajwanu. To jest ten punkt, taki zwornik tego trójkąta sił amerykańskich, patrz siły w Korei Południowej i na Okinawie, plus ewentualne podejście do Morza Południowochińskiego. To jest ten zwornik, gdzie rzeczywiście Amerykanie mogą bezpośrednio wejść na kontynent, jeżeli musiałoby dojść do jakiejkolwiek operacji lądowej. Natomiast to, co Amerykanie rozważają, to jest tak zwane 3D, czyli Disrupt, Destroy, Defeat, czyli zakłócenie całkowite systemów w tym pierwszym łańcuchu wysp, w obszarze pierwszego łańcucha wysp, zniszczenie systemów obrony chińskiej, no i wejście. Natomiast kwestia, czy ktoś to rzeczywiście kalkuluje,
w kategoriach realnych, czy tak Amerykanie by zrobili, to jest wątpliwe. Druga rzecz, ja zawsze zadaję moim akurat studentom pytanie, po co? Jaka stawka musiałaby się pojawić, zaistnieć, żeby Amerykanie rzeczywiście zdecydowali się nie tylko zakłócić systemy, nie zniszczyć systemy, tylko rzeczywiście postawić nogę na lądzie na chińskim kontynencie. Dziękuję. Chiny mówią, że do wojny nie dążą, ale się przed nią nie cofną. Czy któryś z panów chciałby skomentować? Chyba nie ma między nami różnicy. No, niestety, to jest taki moment, że nie ma różnicy. Smutna konstatacja. Ja chciałem zapytać a propos tego, co mówił pan Jurasz, że Rosja zdaje sobie sprawę, że Rosjanie zdają sobie sprawę, że są coraz słabsi, że czas gra przeciwko nim. Spotkałem się z taką bardzo nieciekawą hipotezą, że rzeczywiście tak jest i ponieważ Rosjanie tracą demograficznie, gospodarczo, ich surowce, czyli główne źródło dochodów będą coraz mniej znaczące na świecie, to jedyną siłą, jaką mają, to jest siła militarna i prędzej czy później, a właściwie prędzej, ponieważ tracą z każdym rokiem, będą zmuszeni jej użyć, żeby nie stać się, tak jak tutaj mówiliśmy, junior partnerem dla nikogo, oni mają te ambicje mocarstwowe, więc jedyne, co im zostanie, to użycie siły militarnej, czyli krótko mówiąc, a próba powiedzenia sprawdzam dla NATO, czyli atak na przykład na któryś z państw NATO bałtyckich i tak dalej. Co panowie myślą na ten temat? Może weźmiemy jeszcze dwa pytania i tutaj pan, pan i... Chciałem zadać panu pytanie panu redaktorowi Tomaszowi Sejewiczowi. Pan Radosław Pyfel wspomniał już, że mało wiemy o Chinach, a pan wspomniał, że mamy mało korespondentów w Azji, w ogóle na kontynencie azjatyckim. Jak pan myśli, może komuś na tym zależy, że jest tak mało? No bo przypuśćmy, na przykładzie pani redaktor Hanny Shen, która została wykluczona z głównych polskich mediów właśnie z informacjami na temat Azji, w ogóle wpływu chińskich w Azji, prawda? Nie uważa pan, że to jest dziwne? I teraz jeszcze pytanie, odpowiedź jeszcze do mojego przedmówcy. Pytał się, czy on może twierdził, że pierwsza wojna się nikomu nie opłacała, opłacała się Polakom. Wtedy mocarstwa zapały się za łby i dzięki temu Polska mogła się odrodzić. No to przepraszam. Jeszcze jedno pytanie tutaj gdzieś było. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Ja w sumie takie jedno pytanie, ponieważ była mowa o konflikcie na tle technologicznym, informacyjnym i innych. Natomiast asumptem do tego pytania jest ostatni artykuł w Foreign Affairs, który analizował kwestie placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i Chin. Tutaj wskazano, że po raz pierwszy ilość sumaryczna placówek dyplomatycznych chińskich przewyższyła liczebnie placówki amerykańskie. To jest bodajże 276 do 273 po stronie amerykańskiej. Czyli takie pytanie ogólne odnośnie skuteczności czy oceny chińskiej dyplomacji. Jeszcze tutaj ciekawa informacja, ponieważ wskazano w tym artykule również, że wskutek działalności chińskiej dyplomacji zmalała ilość państw uznających Tajwan. Wcześniej to było 20, były 22 państwa, obecnie 15, więc chciałem zapytać, jak państwo się do tego odnoszą. Dziękuję. Proszę o odpowiedzi. Na więcej pytań nam chyba już nie starczy czasu. Ja może zacznę od tego pytania dotyczącego mediów. Ja nie mam przeświadczenia, że komuś zależy na tym, żeby akurat w Chinach czy w Azji nie było korespondentów. Utrzymywanie placówek zagranicznych jest rzeczą drogą. Proszę zobaczyć, że media komercyjne, które mają mają o wiele większe budżety na tego typu inwestycje, jaką są niewątpliwie placówki zagraniczne korespondenckie, też nie mają ich za dużo. To jest zazwyczaj Moskwa, Waszyngton, Bruksela i koniec. Tak? Więc nie mam takiego przeświadczenia. Jeśli chodzi o redaktor Shen, redaktor Shen występuje w polskim radio. Z tego, co wiem, ostatnio widziałem ją, zdaje się, w PR24 w programie redaktora Rachonia. To tylko tyle a propos, bo wywołał pan z nazwiska. Panowie? Co do tego, o co pan pytał, no tak, rzeczywiście takie ryzyko istnieje. Ono pewnie w największym stopniu dotyczy Łotwy i Estonii. W Estonii zresztą mieliśmy tak naprawdę próbę generalną przy okazji zamieszek związanych z tak zwanym brązowym żołnierzem.
Tyle, że znowu to jest... Ja się jednego, jeśli mam być szczery, obawiam, to znaczy wydaje mi się, że korpus oficerski rosyjski i to zarówno korpus oficerski w sensie wojska, armii, jak i służb specjalnych dość fundamentalnie, o tym ostatnim mówił w takim chyba ostatnim swoim przemówieniu Jewgenij Primakow, który krytykował, on się praktycznie posunął do takiej otwartej krytyki Władimira Putina, że on za bardzo ryzykuje. Rosjanie mają taką cechę, że bardzo często przelicytowują, przy czym to jest tak, że jeżeli ich MSZ prowadzi politykę zagraniczną, to nie przelicytowują, dlatego że mają bardzo dobrą dyplomację. Natomiast jak centrum decyzyjne przychodzi do Kremla, a przeszło do Kremla kiedyś w kluczowych kierunkach, a teraz chyba już w większości, no to niestety wtedy jest ten moment, kiedy przelicytowują. I to przelicytowywanie zazwyczaj im szkodzi, tak? To znaczy oni osiągają optimum tego, co mogą uzyskać, ale chcą jeszcze więcej i w efekcie uzyskują mniej. Natomiast no to się wiąże również z tym, że mają ogromną skłonność do ryzyka. Znaczy ten korpus oficerski jest trigger happy. I to widać, nie wiem, incydenty w przestrzeni powietrznej. W czasach sowieckich też dochodziło, dodajmy z obu stron, do prowokacji tam jakby, bo nie chcę tutaj zabrzmieć, że to tylko Rosjanie, to są ci B, a Zachód to jest ten cacy tutaj, bo z obu stron, natomiast no zawsze latanie bez transponderów włączonych, bardzo bliskie podejście i tak dalej, tu do takiego incydentu może dojść, dlatego że ten argument, to co mówię, jest używane przez no, na przykład dyplomację francuską, która mówi, no bo jest ryzyko, to musimy, no to przywróćmy Rosję, prawda, w pełni do wszystkich ciał, bo wtedy będziemy mieli kontakt. No to oczywiście nie, ale że trzeba budować te tak zwane środki budowy zaufania, gorące linie i tak dalej, to tutaj absolutnie uważam, że to jest konieczne. Tyle, że ja bym jednak zwrócił uwagę na strukturę emigracji rosyjskiej. Struktura emigracji rosyjskiej jest bardzo ciekawa. W Polsce, jak Państwo pojedziecie do miejscowości takich typu 20-30 tysięcy mieszkańców i podejdziecie pod kościół, tam jest zazwyczaj taka tablica ogłoszeń. Jest przewozy osobowe, Belgia, przewozy osobowe, prawda, Niemcy, przewozy osobowe, Irlandia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja w Rosji nie słyszałem o ludziach ubogich, którzy wyjeżdżają, natomiast każdego, kogo poznałem, a kto miał trochę pieniędzy, to w zależności od ilości kasy albo Londyn, albo jak troszeczkę skromniej to Dublin, a jak jeszcze skromniej to Bułgaria, no a ci tacy, co mają zaledwie ćwierć miliona, Czarnogóra. Zresztą myślę, że ci mają największą pretensję do Macrona w tej chwili, dlatego że po to wybrali, prawda, przepraszam, źle, Macedonia Północna, okej. Okay. Ale Macedonia Północna też była, prawda, tym kierunkiem dla tych uboższych. To znaczy mówiąc krótko, każdy, kto ma kasę, ucieka. W takim przeświadczeniu, albo może nie ucieka, ale kupuje mieszkanie. Z takim przeświadczeniem, ja pytałem kiedyś takiego znajomego Rosjanina, no z tym, że ten miał odrzutowiec własny na wszelki wypadek. Ja mówię, ale po co ci ten odrzutowiec? On mówi, a jeśli NEP się skończy kiedyś? No, nawiązanie do nowej ekonomicznej polityki, prawda, Lenina. I wydaje mi się, że ten interes elity, która jest jednak bardzo silnie powiązana z Zachodem, na zasadzie, nie oczywiście nie w wyniku jakiejś miłości do Zachodu, tylko z przeświadczenia, że na wszelki wypadek lepiej mieć jednak fundusz emerytalny na Zachodzie, bo on jest tam bezpieczny, to jest pewną taką poduszką bezpieczeństwa dla nas. Przy czym jeszcze może na końcu jedna taka dygresja. Ja pamiętam, jak kiedyś tak się złożyło w moim życiu, że poznałem bardzo, znaczy takim moim przyszywanym wujkiem był pewien człowiek z Arabii Saudyjskiej, przyjaciel mojego ojca. I on był niezwykle takim zeuropeizowanym człowiekiem, no bardzo był nowoczesny, ubierał się tak, prawda, jak my i wydawał mi się, że myśli jak my, aż mi kiedyś powiedział parę lat temu, że strasznie mu się żona znudziła, więc jej powiedział, żeby
za drzwi wyszła. Miała na szczęście tylko kilka pierścionków na sobie, te pierścionki są jej. I czar prysł. Ja nazywam rosyjską elitę elitą wahabicką, nie dlatego, że to są wahabici, tylko dlatego, że też sprawiają wrażenie, że są... proszę Państwa, nie chcę, żeby to zabrzmiało jako brak szacunku dla Rosjan, bo to podkreślam, bo kiedy się takie rzeczy mówi, to niektórzy to odbierają, prawda, Polak uważa Rosjan za coś gorszego. Nie. Rosjanie to jest bardzo utalentowany naród. Moskwa jest miastem, w którym, jakbyście Państwo, tak by to była mapa Moskwy, wbili cyrkiel i zatoczyli takie kółeczko 40 kilometrów, to jeżeli interesuje Państwa rzeźba Etrusków, to jest ktoś, kto napisał doktorat na ten temat. Jeżeli interesuje Państwa tłumaczenie suahili na japoński, z całą pewnością jest ktoś, kto zna obydwa te języki. A jak interesuje Państwa energia atomowa, to jest ktoś, kto reaktor zaprojektował. To jest tego rodzaju miasto, tam jest po prostu wszystko. Potencjał intelektualny gigantyczny, tylko że potencjał intelektualny nie oznacza mindsetu naszego. I to jest ta fundamentalna różnica, którą warto pamiętać. Dlatego ja to, dlaczego robię to zastrzeżenie, bo po tym, co powiedziałem, tak się żachnąłem, że Państwo myślicie, no tak, no, kolejny, prawda, polski pan pojechał i się sadzi. Nie, nie, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Ja proszę Państwa, zbyt wiele... Wszystkim chciałem podziękować za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Potwierdziło to moje przypuszczenia, że żyjemy w czasach wielkich zmian i to jest szczególny czas dla Polski, więc wydaje mi się, że taki wniosek też wynika z naszych dyskusji. To są bardzo trudne dylematy, które będą wymagały od nas przede wszystkim takiej intelektualnej reakcji. Ja się bardzo cieszę, że takie są spotkania. Uważam, że bardzo istotne też są spotkania w formule zamkniętej, tak? Bo to nawet już nie tyle... Kamery. Ja wiem, właśnie dlatego mówię, że ważne są spotkania w formule zamkniętej, patrząc do kamery. I też myśmy nawet stworzyli taki program na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie mamy 10 zjazdów na to. To jest 160 godzin i w takiej formule zamkniętej możemy o tych sprawach spokojnie też podyskutować. Uważam, że taka formuła jest bardzo ważna, bo będzie to wyzwanie intelektualne. Tak? Tutaj Witold Jurasz zapytał, jak to wyglądało w AIB i to jest też, pamiętajmy, starcie intelektualne, czy może nie starcie, ale pewna rywalizacja i wygrywają te kraje, które myślą, które są w stanie stawiać trafne diagnozy, a potem przekładać je na idee, na projekty i je realizować. Tak? Wydaje mi się, że jesteśmy w szczególnym momencie w historii Polski i potrzebujemy takich spotkań, może nawet już nie tyle otwartych, bo tutaj wiele, proszę Państwa, poświęciliśmy wojnie hybrydowej, wojnie informacyjnej i tak dalej, ale po prostu spokojna dyskusja bez emocji, stawianie trafnych diagnoz i dyskutowanie o tych wyzwaniach, które są przed nami, bo czas jest naprawdę szczególny. Rewolucja i geopolityczna, i technologiczna, rewolucja dotycząca zmieniających się standardów, ustalania, w jaki sposób te standardy będą się zmieniać. To jest wszystko wielkie, wielkie wyzwanie i cieszę się, że dzisiaj przynajmniej tak w formule takiego otwartego spotkania mogliśmy o tym porozmawiać i kilka tych problemów wspólnie zasygnalizować także Państwo swoimi pytaniami. To ja tyle może... Szanowni Państwo, przeciągnęliśmy o 15 minut, także wszystkim bardzo już dziękuję za udział. Dziękuję za pytania autorów pierwszych trzech pytań. Zapraszam do siebie. Organizatorzy ufundowali ciekawe na pewno książki. Podziękujmy panelistom, którzy...